Dobry wieczór Państwu. To znowu my mamy jakiś problem techniczny, już go nie mamy. Jeszcze raz, dobry wieczór Państwu. To znowu Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia Reatlantyckiego. Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi, a nie Wspierania, tak. Jak zwykle. Proszę Państwa, no bardzo dziękujemy, że Państwo są z nami. Już mamy, tutaj widzę, kilka pytań ciekawych, więc bez zbędnej zwłoki przystępujemy do tematu i zaczniemy dzisiaj już nie będziemy omawiać innych spraw, tylko dzisiaj od razu przystąpimy i weźmiemy za rogi temat. A tematem dzisiaj jest Polska, historia kołem się toczy, a Polska jest na tym kole. Tak? I dlaczego taki temat zaproponowałem i wymyśliłem, a Marek się zgodził, bo musiał się zgodzić. Tak? Więc wymyśliłem taki temat, ponieważ no, odnoszę wrażenie, jak moi rodzice mówili o roku 1939, jak wybuchła wojna, no to wszyscy byli, prawda, wakacje się kończyły, wszyscy byli szczęśliwi. No i jak tego 1 września w nocy nad ranem usłyszeli te wybuchy, to ćwiczenia i tak dalej. No i nagle znaleźliśmy się w stanie wojny. Oczywiście ten kryzys narastał, no ale w Polsce panował taki nastrój, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, nic się nie stanie. I odnoszę takie wrażenie z tych opowieści rodziców, a w tym ja byłem drugim pokoleniem, jestem drugim pokoleniem powojennym i ta wojna zawsze była obecna we wspomnieniach, że teraz mamy taki nastrój trochę podobny. To znaczy, wszyscy o tej wojnie mówią, jedni mówią, że będzie, drugi mówi, że nie będzie, no ale poważne osoby zaczynają no, poważnie traktować ten temat. Tak? No bądźmy szczerzy, no, to jest jakby sztuką teatralną. Jak na ścianie wisi strzelba, to wiadomo, że w dobrej sztuce teatralnej powinna wystrzelić. Ale co jest strzelbą w tej chwili? Skoro pojęcie wojny pojawiło się w języku, w mainstreamie języka dyskursu politycznego czy języka politycznego, no to niestety ta strzelba pod nazwą wojna może w pewnym momencie wystrzelić. A niektórzy twierdzą, że ona już wystrzeliła, tylko my tego nie wiemy. Tak. Bo odwołamy się do lat 30. Otóż pamiętajmy, że ta wojna wpełzała do Europy czy do świata lat 30. też powoli. Toczyła się wojna domowa w Hiszpanii. Tak. Toczyła się wojna, którą Włosi prowadzili w Abisynii. Tak. Abisynii, która była wspierana, dzisiejszej Etiopii, która była wspierana przez kraje zachodnie. Był Anschluss Austrii, było potem zajęcie Czechosłowacji, to wszystko się działo. Ten Sudety, prawda? Tak, wcześniej Sudety jeszcze, więc to napięcie narastało. Oczywiście na Dalekim Wschodzie też toczyła się wojna, czy agresja japońska przeciwko Chinom, wojna okupacja Korei. Wojna sowiecko-japońska. Konflikt sowiecko-japoński, właściwie nie wojna pełnowymiarowa. W każdym razie to ten porządek światowy w wielu miejscach był już zaburzony i, no i był potrzebny element, który to ostatecznie detonuje. Tym elementem stała się napaść hitlerowska na Polskę. W tej chwili mamy bardzo podobną sytuację. Mamy wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Mamy potworne napięcie na Dalekim Wschodzie, mamy konflikt bliskowschodni, mamy bardzo agresywną politykę Iranu, mamy jeden na drugim konflikty w Afryce, które też angażują mocarstwa, mamy napaść Hamasu na Izrael, która, tak jak mówiliśmy wcześniej, na wcześniejszych spotkaniach nie była przypadkiem, nie odbyła się bez mocarstwowych sponsorów z zewnątrz. I momentu, w którym... Tak, mamy mniej lub bardziej zaawalowane rosyjskie żądania i groźby, bardzo przypominające to, co się działo w latach 30. No i sam Putin zresztą do tego nawiązał, prawda, w tym swoim słynnym, niesłynnym wywiadzie. Tak, że ta Polska prowokuje wszystkich, jest paskudna, prowokuje zamiast ustąpić. To więc niektórzy twierdzą, że trzecia wojna światowa się już zaczęła, tylko jeszcze o tym nie wiemy. No, w końcu o drugą
pojęcie II wojna światowa zostało po raz pierwszy użyte bodaj w roku 1942. Wcześniej się nie mówiło, że to jest wojna światowa. Tak. Wojna po prostu. Tak. Więc, czyli nasz tytuł jest uprawniony. Jest jak najbardziej uprawniony. Niestety jest jak najbardziej uprawniony. Tutaj padało pytanie, pan Jacek się odwoływał do tego, co pisał Witold Jurasz, że Rosja nie zaatakuje Polski, no bo nie jest to w jej interesie. Panie Krzysztof, przepraszam, nie działa mi. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym powiedział tak, że nie wiem, czy Rosja nie zaatakuje NATO, dlatego że polityka rosyjska zaczęła wymykać się racjonalności. Pamiętajmy, że jak już hasamy po polach historii, rozbiory Polski z punktu widzenia władz rosyjskich były nieracjonalne przecież. Przecież Katarzyna II de facto rządziła Rzeczpospolitą. Miała pełny wpływ i nagle pół tej Rzeczpospolitej oddała Prusakom i Austriakom. No dlaczego? To było nieracjonalne teoretycznie. A gdyby zachowała się racjonalnie, to prawdopodobnie walec wojen napoleońskich by kompletnie zmienił rzeczywistość i tak jak twierdził Paweł Jasienica, to by oznaczało, że Rzeczpospolita by zapewne przetrwała. I zabrakło ilu? 3 lat, prawda? Czy 4? Nie, no 95, 98 to już są wojny, to już są wojny napoleońskie w Europie. No, ale powiedzmy sobie na ten Austerlitz, tak? Czyli, no tak, no ale no, to już jest wojna z państwem austriackim. No ale Rosjanie już biorą w niej udział i są pobici. Tak, no więc, więc tutaj był taki dystans czasowy, bardzo niewielki, seria przypadków. W każdym razie Rosja racjonalnie nie powinna zaatakować NATO. Rosja racjonalnie nie powinna atakować Ukrainy. Przecież. Tak. Nie było dobrego powodu, bo tak naprawdę rosyjski nacisk po roku 2014, nacisk polityczny, militarny, gospodarczy powodował, że Ukraina coraz bardziej słabła, że prawdopodobnie ta Ukraina by niczym dojrzałe jabłko wpadła do rosyjskiego koszyka w pewnym momencie i nagle Rosjanie uderzyli. No tak, czyli więc, co, Putin się śpieszył, czy... wiadomo, trudno powiedzieć, ja jestem przeciwnikiem psychologizowania, jeśli chodzi o historię czy politykę, ale taka czysta, zimna racjonalność tutaj nie działa. No ale czysta, zimna racjonalność mówi tak, no może Rosja nie zaatakuje NATO, natomiast na pewno będzie sprawdzała wartość, nie wiem, artykułu 4, przepraszam, 5, tak? Czy będzie sprawdzała odporność NATO, tak, na ile sobie może pozwolić. Oczywiście. Prawda? No, będą jakieś incydenty. To znaczy bardzo wiele wskazuje, że Rosja może zaatakować NATO. Oczywiście jest pytanie, czy będzie, bo jeżeli wojna pełnowymiarowa, no to jedyny rodzaj pełnowymiarowej wojny, czy pełnoskalowej, jak to się ładnie nazywa, wojny Rosji z NATO, to jest wojna atomowa, czyli dla nas przynajmniej koniec świata. Prawdopodobnie nie dla wszystkich, ale dla Europa wyglądałaby jak Awdijiwka cała po konflikcie atomowym. Spróbujmy odpowiedzieć panu Jackowi. Natomiast są pomniejsze formy oddziaływania. Ja rozmawiałem niedawno z osobą, która jest wybitnym specjalistą do spraw Rosji i właśnie usłyszałem, że no dobrze, prawdopodobnie Rosjanie na wojnę atomową się jeszcze nie zdecydują. To zagrożenie będzie gdzieś wisiało. Natomiast wyobrażalne jest, że zielone ludziki pojawiają się gdzieś w okolicy Suwałk, żeby zbudować bezpośredni korytarz do Okręgu Królewieckiego. I co wtedy? Czy Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie ryzykują... Będą się bili za korytarz? Znaczy, nie tylko będą się bili za korytarz, bo czy ryzykują pełnoskalową wojnę atomową dla miejscowości o nazwie Sejny czy Suwałki, które im nic nie mówią? Tak. Czy ryzykują
wojnę atomową, jeżeli Rosjanie zajmą na przykład dawne polskie inflanty na Łotwie. Tak? Wracamy do tego słynnego powiedzenia, tak, że wojny tam za kraj, o którym nic nie wiemy, czy jak to było, prawda? Tak, no, to oczywiście ma pewne konsekwencje polityczne również, czyli to, jak powinniśmy być postrzegani na Zachodzie. Ponieważ ostateczną decyzję politycy będą podejmowali w zależności od tego, jakie będą nastroje społeczne. Czy obywatele, tak jak Francuzi w 1939 roku, nie będą chcieli umierać za Gdańsk, czy będą uważali, że trzeba się Rosji przeciwstawić jak najszybciej i zaryzykować. Tego nie wiemy, ale pamiętajmy, że wojna ma wiele stopni, tak jak zresztą była wojna przeciwko Ukrainie, trwa 10 lat, a nie 2 lata, tak? Tak. I zaczynała się właśnie od zielonych ludzików na Krymie, na które tak naprawdę myśmy sobie dowcipkowali, znaczy, jak Putin mówił, że te mundury to przecież w każdym rosyjskim sklepie można kupić. To chodziło jako mem, a nie jako poważne zagrożenie, mimo że była to napaść i oderwanie fragmentu terytorium dużego europejskiego państwa. No tak, ale Putin to zrobił w taki sposób, jeszcze się krygował, można powiedzieć, tak? Mówi, to nie moi ludzie, no tam ci chcieli, bunt i tak dalej, jeszcze próbował, prawda, jeszcze się krygował trochę, tak? A teraz... No tak, ale tutaj, wiesz, to teraz się nie kryguje i robi to absolutnie świadomie. Tutaj pan Rafał pytał o komentarz w sprawie śmierci Nawalnego. Ja będzie. Ale no, wróćmy jeszcze do pana Jacka. Ale właśnie, właśnie nie, dla... Pan Jacek nas pyta, witam panów. Ostatnio słychać, że atak Rosji na Polskę to kwestia kilku lat, a Witold Jurasz napisał artykuł, dlaczego Rosja jednak nie zaatakuje NATO. To mamy szykować się na wojnę, czy też nie? Moja odpowiedź do pana, tak, proszę pana, mamy się szykować na wojnę, jak najbardziej. Znaczy, jeśli nie chcemy wojny, to musimy się na nią na pewno szykować. Tak, czyli... A jeżeli ma być, to i tak się musimy szykować. I tak, i w jednym i w drugim przypadku mamy się szykować. Tak, civis pacem parabellum. A jak nie... Tak, tutaj jest... Dlaczego mówię o Nawalnym? Bo zamordowanie Nawalnego bardzo wiele wskazuje na to, że został świadomie, celowo w tym konkretnym momencie zamordowany. A jeżeli nawet nie, jeżeli został zamęczony i umarł po prostu w wyniku męczarni, które mu zafundowano, to tak czy inaczej była to świadoma decyzja Władimira Putina, czy władz Rosji, bo nie tylko Putina, żeby powiedzieć światu zachodniemu, sprawdzam, przypominam, że w momencie aresztowania Nawalnego prezydent Stanów Zjednoczonych, kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii występowali i mówili, że jeżeli mu zrobicie krzywdę, to jest to przekroczenie czerwonej linii. No więc przekroczyli czerwoną linię. I co nam zrobicie? Siedzą i rechoczą radośnie na Kremlu, bo było widać, w jak świetnym humorze jest Putin po śmierci Nawalnego na filmie, który... czy na wiadomościach, które Rosjanie pokazywali, przekroczyli czerwoną linię i co? No więc następna czerwona linia to jest granica NATO. Czyli mówimy tak, śmierć Nawalnego była, to była wiadomość, message dla Zachodu. Była pokazaniem, że dlaczego w tym możecie momencie? Nam nic zrobić. Właśnie dlaczego w tym momencie? No, wydawałoby się, że najgorszy możliwy. Zaczyna się największa światowa konferencja w dziedzinie bezpieczeństwa. Wszyscy liderzy zachodni zjechali się do Monachium, czy prawie wszyscy, i rozmawiają o tym, jak się przeciwstawić Rosji. W tym momencie Rosjanie, po prostu mówiąc językiem Władimira Putina, dają w mordę. Prawda? Bo zabicie Nawalnego było po prostu takim trzaśnięciem w twarz świata zachodniego. Tego, kogo wy popieraliście, kto był waszym zdaniem tą nadzieją na demokratyzację Rosji, my możemy sobie zabić, jak mamy na to ochotę. Tak. Więc jeśli
mówimy, tacy, że Rosja... Tacy jesteśmy, tak. I jak mamy ochotę, to wam też przypieprzymy, jak mamy, będziemy mieli ochotę. No taki jest message, moim zdaniem. Tak, message jest prosty. No, mówicie, nie liczymy się z niczym. Tak, mówicie, że są jakieś czerwone linie, no to proszę bardzo. Tak. To pokażcie, co potraficie. A my, jako świat zachodni, nie potrafiliśmy nawet zmobilizować się na tyle, żeby uchwalić jakieś kolejne sankcje zbiorowo, prawda? Tak. Dyskutujemy o tych sankcjach, wyskakują agenci rosyjscy czy delegaci interesów rosyjskich, tak jak Viktor Orban czy kilku innych polityków, i mówią, że żadnych sankcji nie powinno być i tak dalej. I my spokojnie kładziemy ręce, uszy po sobie i nie reagujemy. I cackamy się z nimi. Tak, no, jak mężczyzna to się zachowała w tym wszystkim pani premier Danii, która powiedziała, że Duńczycy mogą rozbroić własną armię, ale przekażą to wszystko Ukrainie, żeby Ukraina skutecznie walczyła. Tak, ja muszę ci powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla tej decyzji Duńczyków. No, no, ale ona jest racjonalna. Racjonalna, no ona tak. Jest racjonalna, bo jeżeli... Jeżeli Ukraina upadnie, no to pamiętajmy, bo czy szykować się na wojnę? Otóż Rosja w tej chwili, wielu ekspertów powiada, że gospodarka rosyjska ma się nieźle. Otóż gospodarka rosyjska istotnie ma się nieźle, bo została przestawiona na tory gospodarki wojennej. I jak historia pokazuje, państwa, które przestawiły gospodarkę na gospodarkę wojenną, można spojrzeć na przykład Niemiec Hitlera właśnie w latach 30. No tak, do połowy lat 40. było całkiem dobrze. Znakomicie się rozwijają gospodarczo, PKB rośnie jak szalone i tak dalej. I tak w Rosji dziwnie mało rośnie jak na gospodarkę wojenną. Ale jeżeli całe państwo zostało przestawione na tory prowadzenia wojny, no to logika nakazuje prowadzić tę wojnę dalej. Tak. Więc jeżeli Ukraina ponosi porażkę, to można być w 100% pewnym, że Rosjanie się nie zatrzymają. No tak, bo to jest w kraju totalitarnym, jak tego kraj się tak wojennie rozpędzi, prawda, no to tego no, nawet dla tych władz to będzie nawet, wiesz, zupełnie naturalne, że trzeba to nadal kontynuować. To nie jest. Nie są Stany Zjednoczone, prawda, 45 rok, kiedy już, prawda, już przed dojściem do Łaby, prawda, już wszyscy żołnierze myśleli o tym, prawda, jak nie pójść na patrol, prawda, i to było tolerowane, jak ograniczyć straty, i nikt nie chciał zginąć, prawda, w ostatnich tych tygodniach wojny. No ale też pamiętajmy, że te krwawe straty rosyjskie, dla nas przerażające, w istotnej części to są straty żołnierzy zmobilizowanych z więzień i łagrów. Więzień i łagrów. Wobec tego to, że ci ludzie giną, to tak naprawdę jest podwójna ulga dla systemu. Obniża się koszty więzień, robi się miejsce dla opozycjonistów, jak ktoś złośliwie powiedział, i z drugiej strony dla bardzo wielu normalnych obywateli Rosji to jest dobra wiadomość. Bandytów zabili. Tak. Okej, nie ma problemu. Oczywiście nie tylko. Tylko ja zwracam uwagę na to, że poziom represji w Rosji jest poziomem przerażającym, jest poziomem, który zaczyna dochodzić do tego, który był w latach komunizmu. Rozmawiałem niedawno z ludźmi, którzy mają bliską rodzinę w Rosji, i ich opowieść była przerażająca. Ci ich krewni po prostu boją się rozmawiać, boją się kontaktować z nimi, boją się wydawać obce waluty, są po prostu totalnie zastraszeni. Student boi się położyć kwiaty na pomniku memoriału, nawet nie dlatego, że go wsadzą od razu do więzienia, tylko jak ostrzegli zresztą, bo oni są podobnie jak Adolf Hitler, no to porównanie się niestety nasuwa, oni są szczerzy.
Przecież władze rosyjskie poinformowały uczniów i studentów, że jeżeli będą brali udział w jakichś manifestacjach po śmierci Nawalnego, czyli manifestacjach, czyli wezmą tego jednego kwiatka, to był ten widok człowieka z tym kwiatkiem ciągnionego przez milicjantów, jeżeli pójdą położyć tego kwiatka na którymś z symbolicznych miejsc, bo najczęściej oni, ci demonstranci, kładą te kwiaty na pomnikach ofiar stalinizmu w Moskwie, na tym moście, gdzie zamordowano Niemcowa i tak dalej. Otóż był oficjalny komunikat Ministerstwa Oświaty, że jeżeli będą brali udział w tego typu manifestacjach, zostaną relegowani ze studiów czy wyrzuceni ze szkoły, ale to jest jedna połowa tylko. Pamiętaj, że relegowanie ze studiów oznacza, że zostają zmobilizowani i wysłani na front. Tak. Czyli jest to de facto kara odwleczonej, odwleczona kara śmierci za kwiatek. Za kwiatek. Więc ci ludzie są zastraszeni. To, że w ogóle ileś osób wyszło na ulicę, że ileś osób składa te kwiaty, zapala te znicze, to jest dowód gigantycznej odwagi. Gigantycznej, bo to jest ryzykowanie prawie wszystkim. Cudzoziemcy nie chcą przyjeżdżać do Rosji, ponieważ mogą stać się zakładnikami reżimu. To już to skończyły się żarty po prostu. W tej chwili ten reżim ewoluuje w kierunku, jak ktoś napisał niedawno, neototalitarnego, ale z drugiej strony cały czas cieszy się stosunkowo dużym poparciem społecznym. A to poparcie społeczne jest zbudowane na właśnie opowieści wojny przeciwko wszystkim. Bo w rosyjskiej narracji to jest wojna. Oni już, jak usiądziesz i poczytasz rosyjskie gazety czy rosyjskie portale, to Rosja nie walczy z żadną Ukrainą. Nawet nie prowadzi operacji specjalnej. Rosja prowadzi wojnę z NATO w tej chwili. Broni się przed NATO. No tak, ale walczymy z kolektywnym Zachodem. I zwyciężamy, jak opowiadają Rosjanie. No dobrze, tylko nastroje społeczne są rozhuśtane pod hasłem prowadzimy wojnę z tym złym Zachodem. Gospodarka jest nakręcona na gospodarkę wojenną. Wobec tego logika systemu wcale nie jest taka, jak mówi subtelny politolog Witek Jurasz, że nie opłaci im się atakować NATO, że to jest ryzykowne i tak dalej. Logika systemu jest taka, że musimy kogoś napaść. Kogoś. No, dobrze, możemy jeszcze napaść na Mołdawię na przykład. Najpierw musimy oczywiście wygrać z Ukrainą, bo nie mamy granicy z Mołdawią, ale możemy napaść na Mołdawię, możemy tam zorganizować przewrót, ale dalej to już jest NATO. To już jest, kończy się zabawa. Więc nie jest to wykluczone, że... No to jeszcze poczekajmy. Poczekajmy jeszcze 2 lata, NATO się osłabi, tak? No właśnie, bo tu mamy drugą stronę tej układanki. Mamy drugą stronę tej układanki, bo czy Polska ma się szykować na wojnę? A po drugiej stronie tej układanki jest Polska, ale jest Polska... Gdyby była osamotniona, to właściwie powinniśmy... Zacząć negocjować z Putinem. Tak, to powinniśmy zacząć negocjować z Putinem warunki kapitulacji. Natomiast Polska jest częścią NATO. Wobec tego powstaje pytanie, na ile NATO jest solidarne i co powinno zrobić. I teraz mamy bardzo niepokojące nie tylko wypowiedzi, ale zachowania kandydata na urząd prezydenta Donalda Trumpa. I mamy bardzo niepokojące zachowania elity, części elity republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. Bo od 2 miesięcy Ukraina nie otrzymuje wsparcia od swojego kluczowego, głównego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. I poparcie dla Ukrainy jest elementem wewnętrznej rozgrywki, ale wewnętrznej rozgrywki, która jest o tyle istotna, wiesz, że
Republikanie to nie jest gromada przygłupów. To są doświadczeni politycy, ludzie, którzy mają potężne zaplecze intelektualne. I jeżeli oni się decydują na spowolnienie, zahamowanie procesu wspierania Ukrainy, to oni wiedzą, czym ryzykują. Oni wiedzą, że ryzykują, że to państwo upadnie po prostu, że Ukraina przegra. I są skłonni to ryzyko podejmować dla swoich wewnętrznych celów. Więc w tym momencie pojawia się pytanie dość kluczowe. Czy Stany Zjednoczone po raz kolejny, znowu analogia do okresu międzywojennego, nie wchodzą w fazę izolacjonizmu? Bo wyraźnie widać w postawach dużej części społeczeństwa amerykańskiego, że Amerykanie nie chcą być światowym policjantem. Że są tym zmęczeni, że uważają, że ich podatki, ich armia, ich żołnierze za dużo ryzykują, że powinniśmy się wycofać. Przypomnijmy, że oni byli 20 parę lat, 30 prawie na wojnie, no przecież takiej znaczy, czy innej. Byli non-stop na wojnie tak naprawdę. Byli non-stop na jakichś wojnach, co prawda odległych, kolonialnych, i głupich, tak naprawdę, ale byli. Tak. Ale byli. I tysiące ludzi zginęło. Nic to nie dało. Tak, dziesiątki tysięcy zostało rannych. Nic to nie dało. Znaczy, kosztowało bardzo dużo, efekty były marne. No właśnie. No. Delikatnie mówiąc, wobec tego. Czyli jednym słowem, to co mówi ta ekipa, czy po części ekipy republikańskiej, i to jest moim zdaniem największe niebezpieczeństwo, że to zaczyna być takim mainstreamem, czy mindsetem, głównym mindsetem no, większości Amerykanów. Może nie większości, no, ale wiesz, to się tak wiesz, ale wchodzi. Urosło to do około 40%. No, to już, jak to nie? To już jest bardzo dużo, to już wiesz, to już powyżej więc tego, właśnie. To już jest granica. I teraz demokratycznym państwem odwrócić ten trend jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno. To byliśmy tego świadkami przecież, prawda, za. Zwłaszcza, że w amerykańskiej tradycji myślenia politycznego izolacjonizm zawsze był bardzo mocny. Było więcej czasu były Stany Zjednoczone w izolacji niż, że tak powiem, jako aktywny gracz światowy. I pamiętajmy, że to hasło Ameryka znowu wielka, to jest hasło, które głosili przed drugą wojną izolacjoniści właśnie. Ci, którzy byli przeciwni zaangażowaniu Ameryki w konflikt z Niemcami i Japonią. Więc. No dobrze. To jest groźne, bo ja uważam, że tu spieraliśmy się przed rozpoczęciem naszego. Na naszej transmisji trochę o to. Ja uważam, że Amerykanie nie rozmontują NATO, natomiast osłabią swoją obecność i zmienią NATO. Mogą, Trump doszedłszy do władzy, może zmienić NATO w Organizację Zbiorowego Bezpieczeństwa. Organizacja Zbiorowego Bezpieczeństwa to jest taka miękka struktura, w której tak naprawdę będzie służyła amerykańskim interesom imperialnym, a nie interesom wszystkich. Tak. Znaczy na pewno w tej formule my znajdziemy się jak gdyby poza... Na widelcu. Na widelcu. Znaczy, uważam, bez osłony twardej. Znaczy wiesz, znowu, to nie jest też takie proste. Dla obecnej przynajmniej władzy amerykańskiej Polska okazuje się jest istotna. Bo przecież to zaproszenie dla prezydenta Dudy, Donalda Tuska, jest w gruncie rzeczy stwierdzeniem na oczach całego świata, Polska jest ważna, bo ta formuła zaproszenia, która jest niesłychanie mocno lewarującą, mówiąc takim potocznym czy modnym językiem, niesłychanie mocno lewaruje pozycję Donalda Tuska, bo nigdy premierzy, z wyjątkiem premierów krajów monarchicznych,
nie są zapraszani przez prezydenta. To jest ewenement. Bo jeżeli jest zapraszany premier kraju, którym jest prezydent, to zazwyczaj gospodarzem wizyty jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj Tusk dostaje zaproszenie od prezydenta Bidena. To raz. Dwa, dostaje wspólnie z Andrzejem Dudą. Czyli Amerykanie w istocie, co oni mówią? Oni mówią, że słuchajcie, przestańcie wy się Polacy kłócić. Zapraszamy was, żeby przynajmniej część tych kantów, sporów, konfliktów została pomiędzy wami załagodzona. Prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście angażuje się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Osobiście angażuje się w to, żeby powiedzieć, że dosyć wojny polsko-polskiej. To oznacza, że Polska z punktu widzenia Białego Domu jest krajem na tyle istotnym, że warto temu poświęcić czas, wysiłek i spore zaangażowanie dyplomatyczne. Czyli można powiedzieć, że Polska jest ważniejsza niż czasami nam się wydaje dla Amerykanów, przynajmniej na razie. I przynajmniej dla obecnej administracji. No dobrze, ale tu poruszyłeś jeden aspekt tego. To znaczy, poruszyłeś ten aspekt wewnętrzny, że to jest mocny sygnał. Ale jak to jest odczytywane na zewnątrz, to zaproszenie? Tak samo. To znaczy, że odczytywane jest, że Polska Amerykanie jednak angażują się w. Ale że Polska jest w złym stanie, jednym tak, słowem. No nie, to oczywiste. Tak, że po prostu trzeba dokonać tak, takiego. Że światowe supermocarstwo angażuje się w wewnętrzny, tak. w łagodzenie wewnętrznego konfliktu w Polsce, bo Polska jest krajem frontowym. No ale jednocześnie jest to sygnał, że jesteście w złym stanie. To jest raz. Dwa, jak już mówimy o tym kole historii, to ja mam takie wrażenie, czy to nie będzie tak, jak wiesz, wizyta Masaryka, rozumiesz, czy Hachy w Paryżu, prawda? Czy rozumiesz takie, wiesz, ciągłe. No nie. Myślę, że nie, bo jednak administracja Bidena jest administracją na pewno proatlantycką, bardzo mocno. I Biden będzie chciał rozgrywać tą atlantycką kartę jako kartę, która będzie dla niego kartą wymorczą również, że Ameryka jest wielka, ponieważ oddziałuje na świat. Nie tylko jest wielka, bo buduje mur naprzeciwko imigrantom. To będzie to istotny element wewnątrzamerykańskiego sporu, ale ja mówię o czymś innym. Mimo że Polska czy parę innych krajów jest z punktu widzenia elit politycznych amerykańskich krajem ważnym, to Amerykanie oczywiście będą krok po kroku wycofywali się z Europy, bo Europa nie jest najważniejszym obszarem dla Ameryki. Więc jednym słowem uważasz, że niezależnie co się będzie działo, tak. ten proces tak. się zaczął i będzie ten fakt. Tak, Trump może zrobić to w sposób niekontrolowany i bardzo groźny, ale jeżeli będzie administracja demokratyczna, to i tak zaangażowanie amerykańskie będzie malało i Europa będzie musiała się, jak mówi się znowu w języku potocznym, ogarnąć. Ogarnąć w takim sensie, że musi zbudować własne zdolności obronne. No, ja przypominam, że w momencie, kiedy kończyła się zimna wojna, Niemcy, Wielka Brytania, Francja dysponowały mniej więcej 5000 czołgów. W tej chwili dysponują mniej więcej 500 czołgami. To już optymistycznie, w optymistycznym rachunku. Więc Europa się kompletnie rozbroiła po 1989 roku i musi się uzbroić na nowo. I teraz tutaj Old Town powiada, że jedną z tez profesora Góralczyka jest to, że Europejska Federacja jest trudna do stworzenia, gdyż nie ma tożsamości europejskiej. Na jakich filarach historii można by taką zbudować? Otóż ja bym coś takiego. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w naszych rozmowach w różnych profilach,
I powiedzmy sobie szczerze, no, geografia świata, geopolityka świata zmieniła się w sposób diametralny w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci. Mamy znowu nowy koncert mocarstw. Mocarstw taki, mocarstw pierwszej kategorii, jak Stany Zjednoczone i Chiny, mocarstw kategorii B, takich jak Rosja, jak Indie, i półmocarstw w rodzaju Turcji czy Brazylii. Natomiast jest pytanie, co z Europą? Bo nikt, żaden z krajów europejskich, ani Wielka Brytania, ani Francja, ani Niemcy, nie ma szans na bycie czymś więcej niż półmocarstwem w tej grze. Półmocarstwa mają dość ograniczone możliwości działania i są przez tą wielką czwórkę rozgrywane. Tak czy inaczej. Natomiast Europa jako całość ma, jak to się ładnie mówi, papiery na to, żeby być piątym mocarstwem globalnym. I czy nie ma tożsamości europejskiej? Otóż, a co do tego miałbym wątpliwości. Ja uważam, że za mało o tym mówimy, za mało wiemy. Pamiętajmy, że wewnętrznie, nie wiem, Chiny czy Indie są też ogromnie podzielone. Językowo, kulturowo, wyznaniowo, regionalnie, a mimo wszystko są traktowane jako jednolite byty. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, Teksańczyk głęboko pogardza mieszkańcem Delaware z różnych powodów i odwrotnie. I Kalifornijczyk z kolei patrzy się z podszytą obrzydzeniem wyższością na mieszkańca Indiany. No tak, tak. Mieszkałeś, pracowałeś w Stanach, więc... Różne, tak, wszystko było w różnych dowcipach, a jednych od drugich. Tak. Zresztą, no... United States of America to są Zjednoczone Państwa Amerykańskie. To nie są jakieś, to nie są województwa. No, tym niemniej ten proces po wojnie domowej, prawda, utworzenia tych federacji jednak był tak, tak silny, prawda? Aczkolwiek w myśleniu amerykańskim władze federalne, ustawy federalne są zazwyczaj czymś złym, obrzydliwym i traktowanym jako opresja w stosunku do przyzwoitego regionalizmu amerykańskiego. Jesteśmy tego świadkami tak teraz. Więc w wypadku Europy myślę, że tożsamość europejska bywa mocniejsza, czy jest zbudowana na mocniejszych podstawach paradoksalnie, niż tożsamość wielu tych mocarstw cywilizacji. Tak, ale... my nie mamy świadomości, jak wiele nas łączy i nie mamy świadomości tego, że dla mieszkańca Pendżabu, dla mieszkańca Konga, dla mieszkańca Ekwadoru my jesteśmy Europejczycy i oni nas średnio rozróżniają w ogóle. Ale tutaj, jeśli o tym mówimy, to znaczy tak, jest no, ta tożsamość europejska no, jest duża i głównie łączą nas, moim zdaniem, konflikty. Tak? No, ale nie tylko. Ale poczekaj, ale na przykład... Nie, tylko, nie przede wszystkim. Idea napoleońska, prawda? Ale łączy nas chrześcijaństwo, łączy nas rzymska tradycja prawna, łączy nas tak. I łączy nas indywidualnie. Ale wiesz, z drugiej strony stworzona została ta Unia Europejska, natomiast ogromnym zaniedbaniem było to, że myśmy w ogóle tą edukację europejską, szukanie tej tożsamości, ono zostało kompletnie zarzucone. Ale bo to jest mało tego, znaczy jak popatrzymy na wiele krajów i w tym na nasz kraj, została wykonana ogromna praca, żeby tą tożsamość
europejską jak gdyby oddzielić nas od niej, tak? Że w ogóle, że prawda, że to jest Zachód, a my tu są, tak? My jesteśmy ci lepsi. To rozumiesz, takie no, ogromna praca i Polacy temu, co tu by dużo mówić, ulegli. No. Te banery na tych traktorach i wiesz, i teraz i te wszystkie hasła, jakie pojawiają, no to o tym świadczą. A to różne, bo część tych banerów jest właśnie, że my walczymy za Europę, że Europa walczy z rolnicy europejscy walczą z Zielonym Ładem, to niekoniecznie. Znaczy, ja myślę, że to jest coś, co również dotyczy na przykład wsparcia dla Ukrainy, bo ja uważam, że elity europejskie, jak obserwowaliśmy wypowiedzi na przykład uczestników konferencji w Monachium, to oni właściwie wszyscy mówili jednym głosem: wspieramy Europę, wspieramy Ukrainę. Tak. Ukraina jest naszą sprawą. Ale jednocześnie natomiast mówili cały czas, prawda, zwracali uwagę, że Rosja wygrywa i ten nastrój na tej konferencji no był, co tu dużo mówić, nie najlepszy. No tak? Zgoda, Rosja, no bo Rosja wygrywa. No, trudno, znaczy Rosja przegrywa i wygrywa jednocześnie, dokładnie rzecz biorąc. Dobra. To jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale... Ale oni się nie zebrali do tego, słuchajcie, nie wyszliśmy z tej konferencji z komunikatem takim, zrobimy to i to, tak? No jedna ta Dania, która powiedziała, dobra, to my dajemy nasze wszystkie haubice, całą naszą... Ale Bałtowie robią to samo, no my w tej chwili tego ale, nie robimy, ale bo... Nie było tego wspólnego komunikatu twardego, tak? Nie było wspólnego twardego komunikatu. I nadal go nie ma, tak? Świetnie ilustruje to rysunek, który ja zresztą na swoim Facebooku puściłem za obecnym prezydentem Łotwy, który wrzucił na Facebooka taki rysunek: stoją żołnierze ukraińscy i otwierają skrzynki z pomocą europejską. No i tam tych skrzynek jest tam z 10, otwierają jedną, znaczy w jednej są pociski, w drugiej coś, jakieś karabiny, a we wszystkich pozostałych są kartki ble, 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 ble. Tak. I trochę to tak wygląda, ale wygląda dlaczego? Wygląda dlatego, że o ile elity są przekonane, tak jak elity są przekonane do tożsamości europejskiej, tak nie została wykonana praca przekonania obywateli. Przecież zrobiono, jak zwykle przed konferencją monachijską, organizatorzy zamawiają duże badania socjologiczne, postaw Europejczyków wobec kwestii bezpieczeństwa, czy zagrożeń. Otóż o ile w zeszłym roku prawie w całej Europie główne zagrożenie to była agresywna polityka Rosji, to w tej chwili w ogromnej większości państw europejskich jest to albo migracja, jak w Niemczech, zagrożenie, albo kryzys klimatyczny, jak we Francji na przykład. To kolejny zły znak. To jest zły znak, ale to, bo to oznacza, że została zaburzona komunikacja pomiędzy elitami a obywatelami. I w tę lukę wchodzi między innymi rosyjska i chińska propaganda, bardzo inteligentnie prowadzona. My tego nie doceniamy, my się tym nie zajmujemy w sposób wystarczający, wydaje mi się. Nie mamy świadomości tego, że to nie jest tak, że rosyjska propaganda to polega na tym, że wychodzą jacyś durnie i mówią, że Władimir Putin jest wspaniałym demokratą, a Rosja po prostu opiekuje się biednymi dziećmi ukraińskimi i jest najbardziej pokojowym krajem świata, czy Chiny. Nie. Ta główne ostrze wojny, bo to jest wojna propagandowa, prowadzona przy użyciu ogromnych pieniędzy i bardzo inteligentnych środków. To jest głównie wprowadzenie takiego celowego nieładu w narrację. To jest, podejrzewam, że rolnikom europejskim wojnę z Zielonym Ładem też suflują ludzie, którzy
albo są pod wpływem Moskwy, albo pracują ludzi, za pieniądze Moskwy. Tych ludzi nawet widziano w różnych miejscach. Więc właśnie, bo to jest... oczywiście bardzo wiele pomysłów związanych z Zielonym Ładem to są pomysły zideologizowane, czy pomysły trudne do realizacji z różnych powodów. Natomiast generalnie Zielony Ład sprzyja tym rolnikom tak naprawdę. Jest skierowany raczej właśnie w kierunku ułatwienia życia społeczeństwom europejskim, w tym licznym grupom rolników. No, moim zdaniem jest zupełnie niezrozumienie tego, o co tu chodzi. Tak? Jest, nie, no, dobrze, więc, ale to oznacza, że elity rozmawiają same ze sobą, elity nie mają problemu z tożsamością europejską, natomiast powiedzenie do Francuza, Niemca i Polaka, że wy jesteście dużo bliżsi sobie niż mieszkańcy, nie wiem, Kaszmiru i południowych Indii, i że Europa ostanie się, jeśli będzie solidarna i zjednoczona, to tego nie mówimy, bo elity uważają, że jest to oczywiste. Tak jak myśmy uważali w Polsce przez lata, że pewne rzeczy są oczywiste. Że nie ma sensu o tym mówić. Że demokracja jest oczywista, tak. I tak dalej. No nie, to tak nie. Po czym nie to działa. Nagle się zaczęło sypać. No więc to jest kwestia komunikacji, to jest kwestia pomysłów. I pamiętajmy, że w tej sferze mentalnej, zgodnie z doktryną Gierasimowa zresztą, Rosjanie. Znaczy, jeszcze przypomnijmy, co to jest doktryna Gierasimowa. To jest rosyjska doktryna wojenna, która mówi o tym, że wojnę się wygrywa, tak naprawdę trzeba ją najpierw wygrać w umysłach, a potem to już jest tylko skonsumowanie tego zwycięstwa. Przekształcać umysły poprzez dezinformację, napuszczanie ludzi na siebie, po prostu dezorganizację, a potem, już nie trzeba działań zbrojnych, bo sami się poddadzą. Tak, no oczywiście doktryna Gierasimowa nie sprawdziła się 2 lata temu w Kijowie. Nie sprawdziła się, ale... wręcz przeciwnie. Nastąpiło coś takiego u tych Ukraińców, że oni nagle zaczynali odkrywać sobie tożsamość. Tak. O której tutaj... No nie, no ale Rosjanie jechali do Kijowa, mając w bagażach galowe mundury, które mieli przebrać szybko na defiladę wspólną z Ukraińcami, defiladę zwycięstwa nad ukraińskim faszyzmem, banderyzmem, Bóg wie czym jeszcze. Okazało się, że Ukraińcy im powiedzieli wynocha. I natomiast nie znaczy to, że ta doktryna nie działa w odniesieniu do krajów europejskich. Działa. Ale czy to nie było tak, że Ukraińcy nie potraktowali poważnie tego najazdu i powiedzieli, a idźcie sobie, prawda, i rozumiem, że to że nie spodziewali, że ta wojna przybierze tak ciężki obrót i dla nich, że to że Rosjanie będą tak zdeterminowani, żeby ich pobić? Znaczy nie, no myślę, że tego się obawiali, tylko no, bronili swoich domów przede wszystkim. A po buczy tak. Bronili swojego życia i spokoju. Z tym też nie jest rewelacyjnie, pamiętajmy, że Ukraina zaczyna być naprawdę tą wojną zmęczona i to coraz bardziej widać. No wiesz, o czym my mówimy, jak... Ja nie jestem wcale pewien, jak Polacy się zachowają, jak dojdzie do tego, prawda, że staną czołgi na granicy i się, zostaną strzelane cztery polskie miasta. Obawiam się, że zachowaliby się jeszcze gorzej niż Ukraińcy. Znowu, oczywiście statystyka i socjologia... Okropne jest to, co mówimy, ale... ...jest używane, no tak, tylko w badaniach przeprowadzonych w Europie, tym razem już nie na zlecenie forum, nie na zlecenie konferencji monachijskiej, tylko przez Eurostat, w tych badaniach wyszło jasno, że z wyjątkiem jednego kraju europejskiego, wszędzie większość obywateli na
Pytanie o to, czy skłonne byłaby pójść do wojska i bronić fizycznie swojej ojczyzny, odpowiedziała nie. Tak. Czyli 78% Finów mówi tak, tak. Natomiast 15% mieszkańców Niderlandów mówi tak. W Polsce to było gdzieś plus minus 50%, w Niemczech chyba poniżej 40% i tak dalej. We Francji jeszcze stosunkowo przyzwoite wyniki i w Szwecji. No, z tego, co mówisz, i ja się z tym zgadzam, że te nastroje w Polsce by się były takie, jak mówisz, zresztą jeśli chodzi o pójście o pobyt do armii, no to mamy przecież też dobrze. Problem poboru istnieje nawet na Ukrainie, tak? Jeden z powodów konfliktu Zełenskiego i Załużnego to było to, że generał Załużny żądał nieograniczonego, powszechnego poboru, a politycy się tego obawiają, bo obawiają się buntu społecznego. Buntu społecznego, czyli tak naprawdę kapitulacji po prostu społeczeństwa. W momencie, kiedy będą mieli perspektywę ci młodzi ludzie, że mają iść na front. Czyli z tym, co mówisz, są dwie wiadomości. Znaczy, wojna się toczy także na tym froncie wewnętrznym i po prostu. Wojna się zawsze toczy przede wszystkim na froncie wewnętrznym. Tak, to jest raz. A dwa, że my możemy się spodziewać dużej fali uchodźców, jak się coś stanie, bardzo dużej. A trzy, to mi się, jak już o tym mówimy, to mi się przypomina zdjęcia tych żołnierzy ukraińskich z frontu. Prawda, tych zmęczonych, i to są wszystko 50-latkowie. No to średnia wieku żołnierzy ukraińskich to 43 lata. Oczywiście to częściowo była świadoma polityka. Tak. Żeby chronić młodych, bo oni muszą odbudować kraj. Tak. Ale w tej chwili okazuje się, że ta ochrona jest zbieżna z tym, że duża część tych młodych ludzi po prostu nie chce iść do wojska. No popatrzmy na tych. Na te tysiące młodych Ukraińców w Polsce, prawda? Którzy nie zgłaszają się na początku wojny mieliśmy ten ruch. Tysiące ludzi porzucało pracę, jechało walczyć. W tej chwili obawiam się, że ci, którzy są między innymi dlatego, żeby nie walczyć na froncie. Więc no. To jest koszmar wojny. Ja miałem okazję rozmawiać z dziewczynami, które prowadzą taką organizację Superhumans we Lwowie. Organizację, która zajmuje się jedną rzeczą. Zajmuje się organizowaniem i rehabilitacją ludzi, którzy stracili ręce bądź nogi. Otóż grubo ponad 100 tysięcy ludzi na Ukrainie to są ludzie, którzy stracili albo ręce, albo nogi. Oprócz tego one jeszcze najbardziej skomplikowane są są odbudowywanie twarzy i tak dalej, to jakieś koszmary zupełne, ale trzymajmy się tego tak najbardziej widocznego. Więc wyobraźmy sobie miasto wielkości, nie wiem, Tarnowa, Gdyni prawie, zaludnione przez same kaleki, gdzie nie ma jednego człowieka, który ma obie ręce i obie nogi. Taka jest skala efektów dwóch lat wojny. Wieczór jest druga. Tak. Mija druga rocznica. Mija druga rocznica. Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać o traumie dziesiątków tysięcy ludzi. Warto pamiętać o dziesiątkach czy setkach tysięcy wywiezionych dzieci. Rodzinach, w których kobieta pracuje, bo jej mąż jest od dwóch lat na froncie, czy to więcej niż dwóch lat, bo bardzo wielu przecież Awdijiwka broniła się 10 lat. Tak. No tak. A nie rok. Wobec czego no, trauma społeczna na Ukrainie jest czymś absolutnie nieprawdopodobnym. I ma 200% racji Donald Tusk, jak mówi, że my, Europejczycy, nie mamy prawa być zmęczeni. Zmęczeni mają prawo być Ukraińcy.
Natomiast to jest straszliwy poziom depopulacji. Ukraina była 40-milionowym krajem, tak? W tej chwili jest krajem 20-paromilionowym. My czytamy sobie podręczniki i w tych podręcznikach jest napisane te 40 milionów. Nie. To jest 20 parę milionów mieszkańców w tej chwili, bo reszta jest albo pod rosyjską okupacją, albo na emigracji. Z tych 20 paru milionów pewnie z 500 tysięcy to są bezpośrednie ofiary wojny. Czyli kilka procent ludności, no to bezpośrednie ofiary wojny. Albo ci, którzy stracili ręce, nogi, którzy zostali ranni, albo ich żony, matki czy dzieci, które mają na bieżąco tego kalekę pod opieką. Tak? To jest nieprawdopodobne zjawisko społeczne, jeśli idzie o skalę. Wobec tego, do czego zmierzam? No do tego, że Ukraina rzeczywiście w tej chwili dostała ciężkiej zadyszki. To, że w Monachium o tym mówiono, że Rosja wygrywa, to mówiono w tym sensie. I Europa, jeżeli się nie zmobilizuje, Europa właśnie, nie tylko Stany Zjednoczone, bez Amerykanów no, zabraknie broni, ale bez stałego wsparcia Europy i bez, co więcej, wiesz, pomysłu, bo o co ci Ukraińcy się biją? Przypominam, że Majdan na Ukrainie w 2014 roku był nazwany Euromajdanem. Ci ludzie wyszli ryzykując już wtedy życie, bo do nich strzelano na tym Majdanie, wyszli dlatego, że prorosyjskie władze zatrzymały Ukrainę w jej marszu ku Europie. Więc no i? Oni, no więc te miliony ofiar, miliony uchodźców to są ludzie, którzy zapłacili za ukraińskie, europejskie marzenie. Więc z przeproszeniem, bylibyśmy sukinsynami, gdybyśmy tego jako Europa nie docenili. No ale tu zaczynasz mówić o wartościach, o etyce, tak? A tymczasem taki profesor Mersheimer to by ci powiedział, no i co z tego, prawda? No i przecież mocarstwo ma swoje prawa, mocarstwo prowadzi realną politykę. Jakie to ma znaczenie, panie Marku? Pamiętasz tą dyskusję, tak mniej więcej by odpowiedział Jackowicza Putowiczowi, tak? Zgoda. So what? Tak, jakie to ma znaczenie? Ma wojnę tym wygrasz, nie, nie wygrasz. Ma wojny. Znaczenie takie, nieprawda, to ma znaczenie takie, jak to pytanie naszego widza o tożsamość europejską. Otóż o tożsamość europejską biją się ci ludzie na Ukrainie, bo oni poszli się bić o europejskie marzenie. No i co z tego? Wynika dla Francuza. No nie, no dla nas, dla Francuza, Francuza, którego spokój jest zagrożony tym, że jacyś Ukraińcy mają marzenie europejskie. No. Dobrze, tak? No to nie, no dobrze, tylko tu wchodzimy właśnie w to pole komunikacji. Otóż temu Francuzowi warto przypomnieć, dlaczego on pije kawę w bistro, prawda? Dlatego, że wpadali tam pijani kozacy i wrzeszczeli w restauracjach francuskich bystro, bystro. Słuchaj, nie było tak źle, płacili, tak? Różnie. No, różnie. Zapłacili wszystko, no bo nawet ten dowódca rosyjski z własnych pieniędzy zapłacił te wszystkie długi, także nie było tak źle, także co to jest w ogóle za... Kiedy to było, nie, no, poza tym? No dobrze, no tak źle nie było, to wiesz, to bądźmy, to idźmy dalej. To tak źle nie było na polskiej wsi pod okupacją hitlerowską. Przepraszam cię bardzo, jeżeli w ten sposób rozumujemy. No. Było dobrze. No, polska wieś nigdy nie, w dwudziestoleciu międzywojennym nie miała się tak dobrze, jak pod okupacją hitlerowską. Jak nie miałeś partyzantów, tak, i
Ale partyzantów nawet jak miałeś. Rozumiesz, i nie przyjeżdżali ci, żeby szukać tych partyzantów, nie rozstrzelić, nie spalili wsi. Był, to się dało przeżyć. Tak, no. bo mieliśmy kryzys, permanentny kryzys nadprodukcji przed wojną. Tymczasem był zbyt, były kontyngenty, tak. Były nawozy sztuczne, były maszyny rolnicze, które dostarczali we własnym interesie Niemcy, dostarczali, tak. Prawda? Więc no, jeżeli rozumujemy w tych kategoriach, no to idźmy do końca w tym rozumowaniu. No więc to idźmy do końca, bo ja uważam na przykład, że wielu ludzi w Polsce tak rozumuje, że nie warto prowadzić tej wojny, mieć tego zboża ukraińskiego tutaj. Ale tak rozumowali nasi pradziadowie. I będziemy tu mieli święty spokój, to życie, któreśmy sobie stworzyli, będzie nadal trwało. Prawda? I tak rozumowali nasi pradziadowie wtedy, kiedy następowały rozbiory. Dokładnie takie było myślenie ogromnej części, nie całego, ale ogromnej części polskiego społeczeństwa w latach 90. XVIII wieku. Przecież dla bardzo wielu obywateli podkreślam, bo chłopa w ogóle nikt nie pytał. Dla chłopa było to generalnie rozbiory były super, tak naprawdę. Bo jego prawa prawie wszędzie wzrastały z wyjątkiem zaboru rosyjskiego i to potem się poprawiło. Poprawiło, tak. Natomiast dla obywateli, czyli dla mieszczan, dla szlachty, dla ogromnej części, tak jak upadek Cesarstwa Rzymskiego nie był widoczny dla mieszkańców Rzymu, tak upadek Rzeczpospolitej niekoniecznie był widoczny dla istotnej części społeczeństwa, poza niewielką grupą elit. Szybko się, większość elit się szybko odnalazła w nowych rolach i na nowych dworach. Także. No tak, no bo był król. A nawet. Saas był król. Tak, a nawet tam pewno nie. Niektórzy, prawda, nawet urośli, że tak powiem, jako zarządzający czy zaufani dworów. Jak porobili tam, kariery, Radziwiłłowie, robili pieniądze i tak dalej, oczywiście. A w wielu pamiętnikach. No to jak tak sobie mówimy. To się pojawia. To że, może. No dobrze, trzeba by porzucić tę Europę. Dobrze, tylko i stworzyć taki komitet, który by już przygotował się na tą współpracę z Rosją teraz i zaczął określać warunki, ponieważ Rosjanie położyli ten dokument w grudniu 21 roku, nie wycofali się z niego, nigdy nie powiedzieli, a więc wręcz przeciwnie, ciągle. To może należałoby w takim razie przygotować taki komitet, prawda, i tego ułożenia relacji z Rosją, prawda. Jak Rosjanie dojdą do Bugu, to już sobie ułóżmy w takim razie. I... No ale. Myślę, że potomkowie tych ludzi, którzy w swoich pamiętnikach pisali, że tu pod tą nową władzą się całkiem nieźle żyje i tak dalej, bo wielu tak uważało. Oczywiście znaczna część szlachty uznała, że panuje terror straszliwy, no bo jasne. To były bardziej uporządkowane bardziej państwo uporządkowane. Rzeczpospolitej. Ale wiesz, moglibyśmy dokończyć kanał augustowski na przykład. Tak, natomiast tylko że mam wrażenie, że na szczęście dla większości Polaków to, że myśmy się pazurami dodrapali tego Zachodu, o którym że to by było. Marzyliśmy, jednak jest osiągnięciem. Jednak jest osiągnięciem, bo mniej lub bardziej zdają sobie sprawę z tego, że to była historyczna zmiana. Wyrwaliśmy się z tego przeciągu, który nas wywiewał na wschód. Niewątpliwie w wypadku właśnie Finlandii, w wypadku Polski, krajów, które były pod rosyjską okupacją, pomysł na powrót do rosyjskiej strefy wpływów nie jest atrakcyjny. Bo pamiętamy Knut. To może będzie konieczność. No. No, myślę, że mam nadzieję, że nie. I myślę, że potrafimy temu zapobiec. Jeszcze trochę tych traktorów, słuchaj, tych buntów
i tak dalej. I w końcu to państwo się też rozpadnie. No, nie, ale te traktory są tak samo traktorami w Madrycie, w Brukseli i tak dalej. To akurat, ale hasła są inne. To, nie, hasła są podobne. Rozkład tych haseł jest inny, bo u nas oczywiście, ale też zresztą dzięki inteligentnej rosyjskiej propagandzie, tak między nami mówiąc, sączonej tutaj od dawna, ten czynnik zagrożenia ukraińskiego jest mocniejszy, Zielonego Ładu słabszy, na Zachodzie odwrotnie, ale oba te argumenty tak samo się pojawiają w Madrycie, jak w Warszawie. Więc nie, tu akurat rolnicy się zachowują w całej Europie tak samo, tylko i ci w Madrycie, i ci w Warszawie nie zdają sobie sprawy, że bawią się zapałkami na beczce z prochem. Bo że ta Europa jest zagrożona. Europa jest zagrożona w dwóch wymiarach. Europa jest zagrożona wojennie. Uważam, że naprawdę jest to zagrożenie serio. To nie są żarty. Tak jak we wspomnianych przez ciebie latach 30. przecież też tłumaczono, że wojna jest niemożliwa właściwie. No przed pierwszą wojną światową, która Europę przeorała bardziej niż druga, między nami mówiąc, zachodnią zwłaszcza, pojawiały się niezwykle, bestsellerem było opracowanie o niemożliwości wojny. Tak. Więc nic nowego. Pamiętajmy, że ta wojna w istocie ma jedyny element. Groźby rosyjskie mają znaczenie tylko dlatego, że Rosjanie posiadają arsenał atomowy. Zresztą to jest coś, co wprost sformułował Dmitrij Miedwiediew. Mocarstwo atomowe nie może przegrać wojny. I to jest prawdziwe zagrożenie. Bo... No dobrze, posłuchaj, zaczęliśmy od tego, że jesteśmy w kole historii, czyli no to jak to koło historii, nie wiem, zatrzymać? Ja mówię dla Polski, tak? Jakie są pomysły? A z pomysłami jest marnie. No to, z pomysłami jest marnie, to, bo to jest coś, o czym myślimy. Teraz to, panie Marku, drogi ambasadorze, stawiam ci takie pytanie. Został powołany think tank, prawda? Dajcie nam pomysły. Ale w Polsce nie ma think tanków. No to jest dobrze, pierwsza rzecz. Ale dobrze, ale to w takim razie jesteś zapytany przez to, prawda? Proszę o pomysły. No to proszę o pomysły. We współczesnej polityce nie wymyśla się pomysłów indywidualnie. To jest zazwyczaj wynik ciężkiej pracy dość dużych zespołów ludzi, które muszą po pierwsze podjąć się analizy tego, co jest na rynku umysłowym. Wymykasz mi się. A po drugie... Nie wierzę, żebyś nie myślał o tych pomysłach. Nie, no myślę o tych pomysłach, tylko wiesz, to... co innego jest generalna idea? Generalna idea jest prosta. W moim przekonaniu jedynym wyjściem dla nas, żebyśmy nie wracali do tych opowieści właśnie o naszych pradziadach, którzy znaleźli się pod zaborami, o dziadkach, którzy znaleźli się pod okupacją niemiecką i tak dalej, to jedynym wyjściem jest bardzo zdecydowane wzmocnienie integracji europejskiej. Krótko mówiąc, stworzenie z Europy piątego mocarstwa światowego. Mamy na to możliwości i gospodarcze, i militarne. Pytanie jest o czynnik czasu. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy jesteśmy świadomi tego, tej tożsamości europejskiej i siły europejskiej, czy damy się podzielić, tak jak podzielono, nie wiem, Afrykę na przykład. Bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że czasy, w której Europa rządziła światem, się skończyły. Skończyły się ze względów ekonomicznych, demograficznych i tak dalej. Proszę o ten wątek podzielenia Afryki, bo to mnie... No nie, no, masz Afrykę masz jako obszar rozgrywki mocarstw. Poszczególne kraje, poszczególne ruchy polityczne, plemiona są
używane przez ingerujące w sprawy afrykańskie mocarstwa, które prowadzą pomiędzy sobą grę za pomocą Afrykanów. Przecież to widać gołym okiem. No dobra, czyli tą Afryką ma być Europa, chce może. Europa staje się pomału taką Afryką, tak. Europa jest rozgrywana już teraz? Jest coraz, tak, no, jest coraz bardziej rozgrywana. Jak popatrzymy na wpływy chińskie, na wpływy amerykańskie również, na wpływy rosyjskie w Europie, to widzimy wyraźnie, że jesteśmy na siebie wzajemnie napuszczani przez graczy zewnętrznych, którzy grają w swoim interesie. Bo dla części amerykańskich elit w istocie rzeczy Zjednoczona Europa też nie jest wygodna, bo jest partnerem, trudnym partnerem dla nich. A jeśli idzie o wielkość PKB, jest taka sama, ale chyba nawet większa od Stanów Zjednoczonych i od Chin. Prawda? Czyli teoretycznie jest niesłychanie groźnym biegunem siły. Ale Europa jest biegunem siły tylko pod warunkiem, że działa wspólnie. Bo jeżeli ją się podzieli, no to nie ma tematu. Więc no, to jest tak jak Chiny zostały w końcu XVIII wieku skłócone i podzielone i stały się obszarem właściwie swobodnej eksploatacji mocarstw zewnętrznych, prawda? Daleko nie szukając, ale takich case'ów w historii mamy wiele w różnych tej historii odcinkach. Wobec tego nasz interes to jest interes wzmocnienia integracji i tożsamości europejskiej. Czego nie tylko nasz, bo jest to interes wszystkich Europejczyków, dodajmy. Bo nikt z tego nie wyjdzie wygrany. Tak jak nikt nie wyszedł wygrany z konfliktów w Afryce. Od momentu dekolonizacji, jak patrzysz na Afrykę, to właściwie nigdzie nie podniósł się poziom życia i żadno z państw afrykańskich nie zyskało znaczenia na arenie międzynarodowej, mimo że to są olbrzymie kraje. Cały czas są pionkami gry. Więc z Europy może czekać to samo. Jeżeli nie potrafi się zjednoczyć, a Władimir Putin robi nam przysługę podwójną. Po pierwsze, stał się realnym niebezpieczeństwem. Nie byłoby Unii Europejskiej, nie byłoby jedności europejskiej, gdyby nie sowieckie zagrożenie. To wpłynęło na jednoczenie się Europy. Więc ja myślę, że w tej chwili musimy wrócić do korzeni. Mało kto pamięta, że początki integracji europejskiej to jest Europejska Unia Obronna, tworzona przez Francję, Wielką Brytanię i kraje Beneluxu. No ale czy ktoś to w ogóle przypomniał, zaproponował? No, czy to się toczy? To się pojawia. Mówiliśmy o wyjałowieniu intelektualnym, bo kłopot w dyskursie intelektualnym w Polsce jest taki, mówię o tym braku pomysłów, że właśnie nie mamy ośrodków krystalizacji myśli politycznej. To, co mieliśmy w przeszłości, w tej chwili albo ośrodki krystalizacji myśli politycznej, to są ośrodki sponsorowane z zewnątrz. Ja z ogromnym uznaniem patrzę na instytucje quasi think tankowe, które współpracują z wielkimi zagranicznymi, szczególnie niemieckimi i amerykańskimi fundacjami. Ale ja byłem, obaj byliśmy na iluś konferencjach. Otóż przeanalizuj tematykę tych konferencji. Nie, no zawsze ona była. Tematyka tych konferencji jest sprofilowana pod potrzeby sponsora. Sponsora, tak. Więc to wykrzywia polskie myślenie polityczne, które jest najlepsza część
naszych niezależnych analityków jest profilowana do myślenia kategoriami innych krajów, czy innych interesów. Wiesz, no ale w pewnym sensie jest to usprawiedliwione, dlatego że jeśli mamy odnieść sukces w naszych pomysłach, no to zawsze trzeba ten pomysł tak sformułować, żeby to, co się ma wydarzyć, zrealizować, no, służyło nie tylko naszym interesom, ale także naszych partnerów. Nie tylko no, naszym. Nie tylko naszym. Trzeba znać sytuację, jaką mają partnerzy, ale też przecież możemy ale formułować zadania dla nas. No ale formułować zadania pod kątem naszych priorytetów. Ja mówię o formułowaniu zadań dla nas. Tak? A my cały wysiłek intelektualny wkładamy w formułowanie zadań dla Niemców, Holendrów, Amerykanów. Mało tego, zajmujemy się, czy tworzymy jakieś takie mity, prawda, że tam nie wiem, prawda, Francuzi to, Niemcy to, tylko myślą o tym, żeby nas podporządkować. To jest wtórne właśnie, bo skoro część analityków, część dyskutantów w sposób oczywisty, ja bym powiedział, myśli po amerykańsku czy po niemiecku, Bo tak zostały sformułowane zadania po prostu. Pytania, które są stawiane, są istotne dla polityki amerykańskiej, niemieckiej, holenderskiej. No bo konferencja jest opłacana przez tych, a nie innych gestorów. Wobec tego zamiast koncentrować się na opowiedzeniu tego językiem zrozumiałym i akceptowalnym dla polskiego odbiorcy, tego nie elitarnego, tylko powiedzmy klasy średniej, opowiadamy to językiem adresowanym do klasy średniej, powiedzmy Królestwa Niderlandów. To jest wbrew pozorom niezwykle istotne, bo my cały czas jako szeroko rozumiana elita wpływu, nazwijmy to, używając tej klasycznej terminologii elit, my cały czas nie narysowaliśmy polskiego szablonu The Perfect Europe, albo The Perfect World nawet, bo Europa nie jest oddzielona od świata. Zadaniem zaplecza intelektualnego polityki jest odważne, czasami nawet bezczelne, formułowanie celów maksymalnych. Czyli jakie powinny być Chiny z punktu widzenia Polski. Oczywiście ktoś powie, no ty kretynie, ty, jaki masz wpływ na to, co zrobią Chiny. Tak. Otóż nie jest istotne, czy ja mam wpływ. Ja mam w tym momencie szablon. Tak. The Perfect China. I obserwuję zmiany w tych Chinach. Co więcej, obserwuję politykę innych krajów wobec Chin. Jak przykładam do tego ten szablon, to widzę, że na przykład polityka amerykańska sprawia, że te idealne Chiny są bliżej tego naszego obrazka. Mówię teoretycznie, nie chcę mówić, że amerykańska jest dobra, inna jest niedobra, a że polityka australijska sprawia, że ten obraz Chin się oddala od tego ideału. Wobec tego wiemy wtedy, że warto jest inwestować w sprawach, trzymajmy się, chińskich, we współpracę z Amerykanami, a nie z Australijczykami na przykład. Prawda? I dotyczy to każdego innego elementu tej układanki. My tej układanki nie mamy. My nie wiemy, czego chcemy.
w ogromnej części świata. Jaki Kazachstan jest Kazachstanem optymalnym z punktu widzenia Polski? Wiemy to? Kazachstan to jest wielkie państwo. Dość istotne z różnych punktów widzenia. I właściwie można to powiedzieć o każdym innym kraju. Czy my wiemy, nie emocjonalnie, bo emocjonalnie wiemy, że nie, ale czy my wiemy, czy Władimir Putin się Polsce przysłużył, czy wręcz odwrotnie? Poddaliśmy to analizie. Nie poddaliśmy nigdy analizie. No więc... I nas, już mamy parę tematów na następne rozmowy. Nie, nie, to można... Wiesz, rozmawialiśmy kiedyś tutaj i razem, i z profesorem Byrskim o wschodzącym mocarstwie indyjskim. Jakie mamy interesy w Indiach? Czy my to sobie opisaliśmy? Jakie są wspaniałe Indie z punktu widzenia Polski? Że jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są departamenty. Ale departamenty są od obsługi bieżącej polityki. Departamenty są od tego, żeby wyciągać... Rozumiesz, że tam są ludzie, rozumiesz, wydzieleni w tym, oprócz obsługi bieżącej, no, którzy o tym myślą. Nie, znaczy myślą. Myślą z punktu widzenia najbliższych tygodni czy najbliższych miesięcy, bo od tego jest ministerstwo. Dlatego poważne kraje na świecie, kraje mające ambicje, żeby być poważnymi, mają niezależne instytucje, które analizują i opisują politykę. Nie uprawiają politykę rządową. Polityka rządowa to jest polityka zawsze zorientowana na bardzo krótki dystans. Mamy Ośrodek Studiów Wschodnich, państwo. Ośrodek Studiów Wschodnich jest ośrodkiem obsługującym administrację rządową. Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To wiesz, ciszę nad tą trumną, bym powiedział krótko. To są wspaniali ludzie. Jak słuchasz ich wypowiedzi w różnych miejscach, to zespół jest kompetentny i wspaniały. Ale czytasz ich opracowania? No czasami czytam, tak. No i rzucają cię na kolana. Poza tym, wiesz... Nie wiem, co piszą. Mam nadzieję, że jest jakiś drugi numer, gdzie piszą dla tych policy makers. No nie, oni... idealny świat ma być opisany dla Polaka, nie dla ministra. Dla ministra oczywiście pewne rzeczy, ale właśnie to jest zadanie think tanków. Think tanki nie są wyrazicielami polityki. U nas się to ogromnie spolityzowało. Zadaniem think tanku jest mówienie czasami rzeczy niewygodnych, ale think tank nie wyraża opinii państwa. Think tank może sobie pozwolić na dużo bardziej na hasanie intelektualne. Co z tego, że powstanie tajny materiał analityczny dla 20 odbiorców? No niewiele, ale... W dzisiejszych czasach kluczowym rodzajem dyplomacji jest dyplomacja publiczna. To też jest kompletnie nierozumiane. No, bardzo była ciekawa ta rozmowa o dyplomacji gospodarczej, którą mieliśmy. Dyplomacja, ważniejsze jest właśnie dyplomacja publiczna, tak. Bo przypomnij sobie, na jakich podstawach ty, na jakich podstawach ludzie, którzy są wybierani do parlamentu albo do amerykańskiego kongresu, kształtują opinię o Polsce, czy ty sobie kształtujesz opinię o Czarnogórze. Przecież nie na podstawie tego, tajnych raportów, tylko na podstawie tego, że spotkałeś gościa z Czarnogóry i ten gość z Czarnogóry był niedomyty, miał krzywe zęby i no, ci ludzie tam są strasznie zabiedzeni, powiesz, prawda? Nie warto. Mówię znowu, nie obrażam Czarnogóry, bo to nie o Czarnogórę chodzi, to jest tak jak rola, wiesz, Montenegro w operetkach XIX-wiecznych, no. I tak dalej. Czyli ja uważam, że w Polsce, w każdej instytucji, która dotyka spraw
międzynarodowej powinien być taki człowiek, nadzór taki, czy taka, nie, no nie taka człowiek, koordynacja, to... która powie tak, kochany, ty z waszej instytucji zajmujecie się takim i takim senatorem i z takim i takim staferstwem u niego i piszecie do niego listy, wymieniacie. To dokładnie, a wy tak. zajmujecie się ale tym to, człowiekiem z Bundestagu. Tak, ale tak, to w instytucjach. I... Natomiast pamiętaj, że powinna być siatka. Nie wiem, tak, 7, tak mieliśmy zorganizowaną pracę w ambasadzie między innymi. Tak, ale nie, ale powinna być grupa 7-8 poważnych think tanków, gdzie na przykład ludzie wypadający na zakrętach historii lądują. To jest typowe dla większości, większości poważnych krajów, że ktoś, kto jest ministrem, wiceministrem, dyplomatą, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu, wypada na zakręcie historycznym. I oczywiście w Polsce jest to wróg publiczny numer jeden, którego należy zgnoić. Tak, natomiast w normalnych warunkach ten człowiek właśnie idzie do think tanku i formułuje pewne koncepcje polityczne. Zazwyczaj rzeczywiście będące równoważące to, co jest narracją rządową, bo jest zwykle z opozycji. Na przykład polscy rolnicy powinni, rozumiesz, nie dość, że powinni mieć swoje... Wiesz, że w Polsce jest między 80 a 120 organizacji rolniczych. Bo ja to sobie próbowałem policzyć tych wszystkich występujących na tych... Kurczę, po prostu to jest jakaś aberracja, ale rozumiesz, ci polscy rolnicy powinni mieć kontakty z... francuskimi izbami rolniczymi. Część z nich ma. Przedstawicielstwa powinni mieć. Próbował to robić ten Serafin z kółek rolniczych. Bardzo dużo nam się tu namnożyło pytań, przewinął. Ale w każdym razie, rozumiesz, chciałbym wrócić jeszcze do tych pomysłów, bo pierwszy pomysł, jak ja powiedziałem pomysły, to najpierw powiedziałeś, że te pomysły to nie dla jednej osoby, tylko dla grupy. I to, ale jeden pomysł powiedziałeś, prawda, zintegrować Europę, tak? Znaczy, ale, a jakieś inne? A co w stosunku do Francji, Niemiec? No bo coś się dzieje? Znaczy, mieliśmy wizyty premiera. No nie, no mieliśmy to, tutaj powiedzmy, że w wypadku tych państw w ogóle jest jakieś myślenie, ale zacznijmy od tego, że nie mamy zatwierdzonej strategii bezpieczeństwa państwa. Znaczy mamy strategię, która powstała przed wojną na Ukrainie. Dokumenty, nie, no przecież nie ma dokumentu, nie ma dokumentów dotyczących strategii państwowej. Marek Budzisz, Jacek Bartosiak, inni mówią, wielka strategia Polski, proszę. I co, nikt nie... No dobrze, nie, nikt oni nie sobie o tej wielkiej strategii rozmawiają we własnym towarzystwie. Nikt nie usiadł i powiedział, proszę państwa, wielka strategia, naszym zdaniem, to powinna... To przynajmniej taki, wiesz, jakaś rama, no. Nic, nawet tego nie ma? Nie ma. No, oprócz tego strategia bezpieczeństwa to jest oficjalny dokument. Ja rozumiem, ale... dwa oficjalne dokumenty, bo jest jeden jawny, drugi tajny. Jakoś muszą powstać, nawet no, to będą powstały i przez ostatnie lata nie powstawały. Po prostu w żaden sposób. No to tutaj możemy... Jeszcze, no wesoło, no to fajnie. No to, nie, no, znaczy nie, nie wiemy, co robić. Nie bo... mamy, znaczy nie, nie no bo... Znaczy... To wiedzieliśmy, bo... mieliśmy, że tak powiem... Amerykańskiego? Nie, mieliśmy... parasol nad sobą. Nie, no, ale mieliśmy... Zawsze Amerykanie przyjadą i nas obronią. Wiesz, tak, no nie, no oprócz tego mieliśmy wizjonerów politycznych, którzy to formułowali i to wystarczało. No. To było przecież właściwie półoficjalne myślenie naszych władzach. Zanim więc, zajmiemy się pytaniami, mam jeszcze... Więc to nie czarujmy się. Nie ma dokumentów strategicznych, nie ma myślenia o właśnie odpowiedzi na potworną wojnę informacyjną. No nie ma odpowiedzi. Ludzie wpadają w te pułapki, rozumiesz, zastawiane przez tę rosyjską propagandę i są bezradni wobec tego. Znaczy, ale wiesz, problem polega na tym, że to nie jest rosyjska propaganda, to jest
dezinformacja to jest co innego. Znaczy, to jest, jak, to jest coś, o czym cały czas nie mówimy. To jest tworzenie takiej mgły informacyjnej, w której wszystko jest mniej więcej równorzędne. Nie wiadomo, co jest prawdą i generalnie oczywiście to się świetnie mieści w takiej narracji postmodernistycznej, są różne prawdy. Ale chodzi właśnie o to, że główny nurt rosyjskiej dezinformacji wcale nie polega na propagandzie, że Rosja jest dobra, czy Białorusini są dobrzy, tylko polega na mówieniu o tym, że wszyscy są świnie. Tak. Że właściwie każdy kradnie, tak, każdy jest łobuzem. Tak, a ci wykorzystują tych, a ci tamtych. Rozumiesz? I tutaj ci nie chcą, żebyśmy zbudowali CPK, a ci nie chcą, żebyśmy zbudowali port. Tak, generalnie język, w którym wszyscy się obrzucają epitetami, że są zdrajcami, agentami i tak dalej, no to wszystko, to wszystko razem jest tak naprawdę, mówiąc brzydko, woda na moskiewski młyn. O to chodzi. O to chodzi, żeby nic nie było jasne i oczywiste. Dobrze, słuchaj, zanim przejdziemy do pytań, bo widzę, dyskusja między państwem się toczy, a myśmy się zagłębili troszkę w te think tanki i te pomysły, które nie mamy. Ale ostatni ale już... głos. Mówicie za siebie, kto jest pod wpływem propagandy. Otóż jesteśmy pod wpływem propagandy wszyscy, niestety. Niestety jesteśmy pod wpływem propagandy wszyscy. Tak, jeżeli ktoś uważa, że nie jest, to jest po prostu żałosnym naiwniakiem. No, przepraszam za określenie. Ta propaganda płynie z różnych źródeł. Jest gigantyczna, niedostrzegana przez nas, bo to daleko się dzieje. Ona też polega na tym, żeby wywoływać reakcję. No to, żeby zamieścić na przykład jakiś taki, powiedzmy, wiadomość czy post, żeby właśnie użyć słowa to świnie, prawda, czy i tak dalej. Dobrze, ale chciałbym, żebyśmy jedną rzecz skomentowali, która się wydarzyła między nami. Ta informacja o tym broni atomowej w kosmosie. Teoretycznie, oczywiście przypominam to, co znowu wielokrotnie powtarzaliśmy, wierzyć najlepiej, najbardziej należy wierzyć w wiadomości zdementowanej. Teoretycznie Władimir Putin wypowiedział się bardzo zdecydowanie przeciwko broni atomowej w kosmosie. Poza tym to nawet nie chodzi o broń atomową, chodzi o to, że umieszczenie broni, która ma sparaliżować satelity. Satelity, tak. Proszę, przypomnijmy, że główne niebezpieczeństwo jest, że fala elektromagnetyczna wybuchu atomowego oślepi satelity. I no, myślimy na tym, że zaprosić tutaj kogoś na rozmowę, który... Myślimy w przyszłym tygodniu o zaproszeniu generała profesora Smulskiego, żeby o tym trochę bardziej specjalistycznie porozmawiać, bo się nie będziemy mądrzyć, że się na tym znamy. Natomiast bez wątpienia duża część konfliktów będzie się przenosiła w kosmos. I trzeba mieć tego świadomość. Trzeba również pamiętać, że Rosjanie prowadzili testy zestrzelenia satelity. Tak, ale to jest co innego. Chińczycy zresztą też. Chińczycy też. I to jest kinetyczne uderzenie w innego satelitę. Czy oślepienie go laserem w bliskiej odległości. To jest, inny ten. Dobrze, tak, ale w każdym razie, czyli uważasz, że Rosjanie to mają, tak? Znaczy nie, no mają, no to mają, bo było widać, że mają możliwości techniczne. Jest pytanie, czy mają tę broń rozmieszczoną w kosmosie, czy nie. Ale oczywiście ten problem istnieje. Przy czym jeśli idzie o broń atomową, to ja myślę, nie tyle był broni rosyjskiej w kosmosie, chociaż to jest dramat, bo to oznacza dla ogromnej części wojska oślepienie, bo duża część sprzętu wojskowego... Satelitów chińskich też oznacza oślepienie. Tak, tak jest. Więc to jest prymitywizacja pola walki. Być może Rosjanom o to chodzi, bo tutaj niewątpliwie, jeśli idzie o nowoczesne środki techniczne, jesteśmy
jako Zachód dużo lepsi. Natomiast no, nie jest to jedyny problem. Problem to jest możliwość użycia broni atomowej na polu walki. To jest problem. Pamiętajmy, że ogromna część generałów w większości państw o statusie mocarstwowym rozważa w tej chwili wojnę z użyciem, ograniczonym użyciem broni atomowej. Dla nas jest to przerażające, ale taktyczna broń atomowa nie jest traktowana jako broń ostateczna. Jasne. Problemem może się okazać to, że za co Rosjanie dostają te tysiące irańskich dronów? Iran jest zainteresowany jedną rzeczą. Bronią atomową. Więc albo Rosjanie już ją przekazali, albo ją przekazują w trakcie przekazywania, co oznacza, że agresywne państwo na Środkowym Wschodzie, kolejne, będzie miało broń atomową. Oczywiście ta broń atomowa nie zagrozi Rosji, bo... Ale zagrozi sąsiadom. Ale zagrozi sąsiadom i zachwieje równowagą w regionie, co będzie dodatkowym problemem oczywiście i dla Europy, i dla Ameryki. Tak, i dlatego jest nam potrzebny Zielony Ład, żeby się uniezależnić od tego problemu. Jeśli tak już o tym znaczy nie, no, no te, ale to jest pytanie oczywiście, które postawił zresztą ten straszny Weber, który był straszakiem do niedawna. Pisowskim straszakiem. Tak, który powiedział, że Europa powinna mieć swoją broń atomową. Tak. Nie te 300 głowic francuskich, bo to za mało, tylko mieć ze 2000 europejskich głowic. Jak mówię, nie uciekniemy przed pytaniem o tożsamość obronną Europy. O tożsamość obronną Europy, która powinna być definiowana jako filar NATO europejski, ale wyraźny europejski filar. To jest pytanie, jak przyciągnąć do współpracy z Unią Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa Wielką Brytanię, która z Unii wyszła. Jak zbudować to tutaj minister Sikorski się wypowiadał na przykład, że jest potrzebna armia europejska, ale nie jako armia z oddziałów z poszczególnych armii europejskich, tylko oddzielna armia europejska, tworzona od początku jako z ochotników, jako armia unijna, tak wspólna. Tak. Nie. No, jest to sprawa do dyskusji, ale... Ale to dobry pomysł jest. A widzisz, to jest dobry pomysł. Ale znaczy, to on jest... oczywiście jest długofalowy, ale... Bardzo długofalowy. Tak. Tutaj pan Piotr Jaser powiada, że jest za tym, że Polska posiadała broń jądrową. Myśmy to dyskutowali. Myśmy dyskutowali, otóż panie Piotrze, ja... W wymiarze europejskim, tak. Ja mam wątpliwość, czy Polsce coś ta broń jądrowa da, bo... To jest tak jak z Iranem. Rosjanie mogą spokojnie dać Irańczykom bomby atomowe, ponieważ niewielka ilość głowic Rosji nie zagrozi. Zakładamy, że przy nowoczesnej obronie antyrakietowej większość głowic zostaje strącona. Więc ile jesteśmy w stanie w Polsce tych głowic wyprodukować? Bo techniczne możliwości mamy. Politycznie byłoby to wątpliwe, ale techniczne możliwości mamy. Pan Piotr mówi, że potrzebna jest tam broń atomowa w Polsce. Otóż przeciwko Rosji, jak będziemy mieli 60 głowic, jaką mamy szansę? A tyle, to jest maks tego, co możemy osiągnąć w ciągu dobrych paru lat. Trafi 15, to będzie dobrze. A w odpowiedzi w nas rąbnie jest 150. Więc to nie jest gwarancja wzajemnego zniszczenia. To jest gwarancja kosztownego samobójstwa. Broń atomowa byłaby Polsce potrzebna, gdybyśmy byli w ciężkim konflikcie z Ukrainą i Niemcami. Owszem, to wtedy takim przeciwnikom możemy zagrozić naszą bronią atomową. Natomiast zagrożenie ze strony Rosji atomowe można było zapobiec na dwa sposoby. Na razie na jeden, czyli parasol amerykański, ewentualnie tworząc właśnie realne, potężne europejskie siły
atomowe, które będą gwarantowały Rosjanom pełne zniszczenie. Dobrze, słuchaj, musimy zająć się pytaniami, bo zostawimy państwa bez odpowiedzi i komentarzy i będzie nie ten. No jest... Musimy poprawić, że Awdijiwka była broniona... Przez 10 lat, a nie 2. Nie 2. Tak. I na tym polega też symbolika tego, utraty tego tak, miejsca. To... Jakkolwiek, tak jak słyszałem komentarze wojskowych, no to nie jest to jakaś klęska, ale... No nie, no jest to poważna porażka ale, wojskowa ale i bardzo, Rosjanie dostają, bardzo poważna Rosjanie dostają poweru, to znaczy przez to, prawda, jeszcze umiejętnie to przez propagandę naświetlone, bo dostają poweru i to nie jest dobry znak. Tam była też taki komentarz kogoś, znowu ten... Przebiegnijmy do przodu, tak. żeby przynajmniej było... Ja tam nie chcę w Unii bandywizmu, tak jakbym nie chciał tożsamości europejskiej w stylu Hitlera w Niemczech. No ale tak, nikt ogóle, nie mówi ani o banderyzmie, tak, ani o stylu tożsamości europejskiej w stylu Hitlera. Tak, wojny to Ukrainie znaczy, wepchnęli Brytyjczycy. To znaczy, nieważne kto wepchnął, ważne kto napadł i ważne jak to wygląda. Ale czy ty się zgadzasz z tym twierdzeniem, że Brytyjczycy wypchnęli Ukrainę? Nie, oczywiście, że nie. Ja uważam, że to jest taki właśnie... No nie, bo to jest tak jak stwierdzenie Cata Mackiewicza, że w II wojnę światową wepchnęły polskie gwarancje brytyjskie. Tak, no to się kupy nie trzyma, ale to zaczęło żyć własnym życiem. I ja słyszałem wiele wypowiedzi, już nie chcę wymieniać tu nazwisk, że ci Anglosaci... taka jest teza wielu tych. Anglosasi zawsze prowadzą, lubią prowadzić wojnę innymi żołnierzami. No nieprawda. Generalnie no. Wszyscy próbują chętnie prowadzą wojnę cudzymi rękami. Ale słuchaj, no. Jak weźmiesz pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową, to jest zaprzeczenie tego, że Anglosasi prowadzili wojnę innymi rękami, na miłość boską. No. Tak. Brytyjczycy w pierwszej wojnie światowej ogromnie stracili. No tak, no, Amerykanie w obu też ponieśli poważne straty. Brytyjczycy w obu i tak dalej. No, to się nie trzyma kupy w ogóle. To. Tak, no tutaj w dużej części to jest wewnętrzna dyskusja pomiędzy, tak, były tak, Czapnicy, pomiędzy naszymi znakomitymi widzami. Tak, ale to widzami. Były pomniki, prawda, które II Rzeczpospolita rozebrała, ale no, była, tak. I... Tak. Nigdzie po rozbiorach nie zrobiło się chłopom lepiej, no to można się spierać, znowu to jest na dyskusję zupełnie inną historię. Ale zrobiło się lepiej. Ale no. I w Prusach i w Austrii na pewno dzień dobry się zrobiło chłopom lepiej, a w zaborze rosyjskim później, ale też już choćby proszę Państwa z tego względu, że państwa zaborcze były państwami skuteczniejszymi od Rzeczpospolitej. Wobec tego, o ile Rzeczpospolitej prawo egzekwował pan, tak, czy dziedzic, o tyle w mocarstwach zaborczych był czynnik stojący powyżej tego dziedzica, czyli sądy i instytucje państwowe. Chłopi zyskali choćby ochronę prawną, prawda? No więc... Ale... W każdym zaborze było to nawet, w czasie inaczej. Nawet w zaborze rosyjskim chłopi uzyskali możliwość apelowania do władzy. Traktowie na ulicach są z powodu kretyńskiej polityki Unii Europejskiej. Tośmy to przedyskutowali. Ja uważam, że blokowanie innym ludziom, prawda, wjazdu na drogi to jest... rodzaj bandytyzmu i tyle. No i powinnam tutaj tym bardziej, że naprawdę są. Właściwie nie ma jak rozmawiać z tymi rolnikami, bo jak porozmawia z jedną grupą, to druga jest się wybucha. Także nie ma organizacji, nie ma reprezentacji. No nie, no chociaż poza tym to jest sytuacja ustawę rzeczywiście trudna. Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy, że polityka unijna to polityka równoważenia różnych interesów. To jednak europejski rolnik otrzymuje dotacje, otrzymuje dopłaty, ma ochronę celną generalnie. I to, że nagle przez tą ochronę celną przebiły się ukraińskie produkty, to jest w całej Europie problem. Dla, nie wiem, rolnictwa w Afryce Europa jest
zabójczą potęgą, która to rolnictwo afrykańskie niszczy, na przykład. Prawda? To jasno jest mówione. Panie Więc Adamie. To nie jest taki, to nie jest takie jednoznaczne. A z drugiej strony, proszę pamiętać, że my w Europie się przyzwyczailiśmy do niesłychanie wygodnego, niesłychanie luksusowego życia, również rolnicy. I pan Adam twierdzi, że UE chce zlikwidować rolnictwo w Unii, w Holandii, dobrze to widać. No ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, Unia nie chce zlikwidować rolnictwa, tylko Unia się okazała tak skuteczna, że rolnictwo mamy tak efektywne, że mamy rzeczywiście nadprodukcję żywności. Mamy nadprodukcję żywności. Zresztą przypomnijmy, że celem wspólnej polityki rolnej na początku jeszcze to było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bo Europa była niewystarczająca, za mało żywności produkowała. Ciągle musiała importować, żeby wyżywić odpowiednio swoich mieszkańców. I ta polityka rolna Unii wyprowadziła do tego, że zaczęły być po prostu ogromne nadwyżki. No, głowy masła w latach 70. Stąd były ciągle dopłaty zamiast upraw i tak dalej. Ale żaden kraj, ani tym bardziej Unia nie chyba by zwariował, jakby chciał zlikwidować rolnictwo. To jest. Pan Grzegorz Sośnicki tutaj powiedział, zadał ważne pytanie. Jeśli mocarstwo atomowe nie może przegrać wojny, to po co ta wojna na Ukrainie? Skoro wiadomo, jak się zakończy, tym bardziej, że USA nie chcą rozpadu Rosji. To nie do końca jest precyzyjne. Ponieważ, panie Grzegorzu, istotnie Rosjanie twierdzą, że mocarstwo atomowe nie może przegrać wojny, natomiast nie znaczy to, że musi tę wojnę wygrać. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że narracja zachodnia na temat Ukrainy jest taka, że Ukraina nie może przegrać. Ukraina nie otrzymuje cały czas, co jest być może błędem, środków, które pozwalają na zaatakowanie Rosji, głównie ze względu właśnie na obawę przed tym, że Rosja użyje wtedy tego argumentu, że mocarstwo atomowe nie może przegrać wojny i użyje tej broni ostatecznej. Natomiast Rosja może tę wojnę przegrać, tak jak przegrała zimną wojnę, prawda? Zimną wojnę Rosjanie w oczywisty sposób przegrali, nie bez konfliktu militarnego. A poza tym z punktu widzenia polskiego interesu. Mówiliśmy o tych pomysłach. Otóż dla mnie najważniejszą rzeczą, jaką Polska może uzyskać, to jest pozbycie się Rosji z Europy. To nie jest czynność fizyczna, to jest czynność mentalna. Rosja mordująca Nawalnego, ale zobacz, jak to się... Rosja prowadząca agresywną, okrutną wojnę, sama wypisuje się z Europy. Dla Europy Rosja jest i będzie już przynajmniej przez dwa pokolenia bytem odrębnym. Ten Nawalny, zamordowany przez Putina, w jakiejś mierze jest symbolem, ponieważ dla dużej części Europejczyków był to graniczny rosyjski nacjonalista, którego można tolerować i uznać za naszego. Tak. Tego człowieka się pozbyto i w tej chwili Rosja ewoluuje ku krajowi azjatyckiemu. Tak jak azjatyckie są Chiny. Bardzo słusznie chyba Robert Kuraszkiewicz zauważa, i ja się w pełni z nim zgadzam, że w tej chwili w myśleniu europejskim nastąpił pewien zwrot, który naprawdę już nie widzi w Rosji tego partnera, tego biznesu as usual, widzi jako przyczynę zagrożenia i chaosu. I w związku z tym, na tym też polega, że ten mindset europejski, jeśli chodzi, czy nawet niemiecki, się zmienia, prawda, że to już może nie wrócić to myślenie jakie, o Rosji, jakie było wtedy. I to jest też dla nas taki czas, żeby wzmóc nasze, że tak powiem, działania. Tam była uwaga taka, że pod butem Rosji, i chyba to był cudzysłów, przemysł polski się rozwijał. Pewnie to pan
nasz widz myślał o Królestwie tak, o kongresowcem. Zresztą no, później też, no, oczywiście później wzrost też się rozwija, ale... Znaczy ale... paradoksalnie wzrost gospodarczy w epoce po powstaniu styczniowym był rzeczywiście jednym z najwyższych w polskiej historii. Tak, tak. Nie tylko w kongresówce. I Polska się rozwijała i powstawały wtedy piękne projekty, znacznie, że tak powiem, z większym miały rozmach niż nawet CPK, no bo przecież tak. Kanał Augustowski jest śladem tego myślenia. Tak. Połączenia Zagłębia Staropolskiego. No Łódź, która powstała z Łódź, niczego, z Lardów. No tak, ale ja mówiłem tak o Królestwie, bo Łódź, troszkę później to Łódź, ale prawda, to Zagłębie tak. Staropolskie, czyli Ostrowie Świętokrzyskich, który potem już no, był jeszcze jako przemysłowiec, że do dzisiaj jest. Tak, połączenie tego drogą wodną, aż przecież z Prypecią i Bałtykiem, żeby ominąć Prusy. No, to był taki rozmach, że dech zapiera. No. Tak, no i to upadło raz, że były w Polsce powstania, dwa, że polityka rosyjska wobec Polski się też zmieniała, prawda? Mieli dosyć tych polskich elit i tych Polaków. No nie, ale przede wszystkim to było coś takiego jak prosperity perelowskie bazujące na rynku sowieckim. Na rynku sowieckim, no to był, tak. To znaczy przemysł kongresówki, rzeczywiście na jednego z najbardziej, jeżeli nie najbardziej rozwiniętego regionu Imperium Rosyjskiego, był przemysłem peryferyjnym w tym sensie, że był przemysłem obsługującym ten jeden rosyjski rynek. W momencie, kiedy ten rynek został odcięty, to nagle ta baza przemysłowa się rozsypała. To nie jest przypadek, że przez cały okres międzywojenny Polska nie doszła do tego poziomu PKB, który miała w 1913 roku. Bo obsługiwała inne rynki zupełnie. Musiała się kompletnie inaczej zbudować. Jak w tej chwili jest zbudowana inaczej. Myślę, że jedną ze słabości rzeczywiście... Dokonaliśmy to jest tego, mamy to. To jest inna, tak, ale to jedną ze słabości jest to, że polska gospodarka rzeczywiście jest za bardzo nastawiona na rynek europejski. Myśmy powinni szukać alternatywnych obszarów ekspansji. Ale ten kryzys zbożowy pokazał naszą słabość w tej dziedzinie. My nawet nie potrafiliśmy zrobić czegoś takiego, jak zrobili Bułgarzy czy Rumuni, którzy zawarli te, prawda, te osobne traktaty z Ukrainą i zaczną na tym zarabiać. No my nie potrafiliśmy zbudować tego, prawda, przewozu tego zboża do portu w Gdańsku. Ale bo polityka, wracamy do myślenia o polityce. Otóż polityka zagraniczna rządów PiS-u to była polityka, którą fantastycznie zdefiniował jeden z filarów umysłowych tego towarzystwa, czyli pan Dworczyk, tłumacząc, że klęska demokratycznych środowisk na Białorusi jest politycznym złotem, bo można tutaj z niewielkim kosztem fotografować się ze Swietłaną Tichanowską. To sformułowanie o tym politycznym złocie to jest po prostu piramidalny skandal, ale tak rozumowano. Polityka wobec Ukrainy była też polityką wykonywania pustych gestów. Przecież to Polacy między innymi najgłośniej gardłowali, że należy natychmiast otworzyć rynek europejski dla Ukraińców, bo po pierwsze nie zastanawiali się nad konsekwencjami. Po drugie, uważali, że to się świetnie sprzeda w najbliższych wiadomościach telewizyjnych, a reszta ich mało obchodziła. No tak, ale wracamy teraz do punktu wyjścia. Mi i tobie blokują drogę, a nie jadą pod dom Jarosława Kaczyńskiego, prawda, czy ministra Kowalczyka, prawda? No, bo słusznie uważają, że to aktualny rząd musi rozwiązywać problemy. Od tego rząd jest rządem i te problemy są rozwiązywane. Natomiast, musimy rozwiązać, nawet jakbyśmy mieli do tego dopłacić nie wiem ile. Nie, no, ale jeszcze to raz jest, się opodatkujemy no tak, i zapłacimy tylko, nie, rolnikom, tylko to nie ma jest, wyjścia. Nie, no, ale to jest kłopot rzeczywiście, przy czym to, że, bo jeszcze to oczywiście jest kwestia
prognozy, no to progności różni w 2022 roku twierdzili, że ta wojna się za parę miesięcy skończy. Tak, tak. Wobec tego nie ma co inwestować w porty, nie ma co inwestować w infrastrukturę kolejową, w przechowalnictwo zboża, bo się skończy i tutaj nie będzie żaden tranzyt ukraiński, nie będzie długo szedł. No, oczywiście była to bezmyślność, bo każdy, kto przyglądał się sytuacji choćby zniszczonych portów na Morzu Azowskim, wiedział, że część tranzytu ukraińskiego tak czy inaczej będzie musiała iść przez Polskę. I możemy na tym zarobić, ale zamiast na tym zarobić, no to wystarczyło polatać sobie po kolejnych telewizjach i poopowiadać, jak walczymy z ruskimi, wspierając Ukrainę, a to, że nagle się pojawił problem, a to już nie nasz kłopot. No. A tu, tutaj jakieś no, bzdury wypisuje, aż... Nie, to po prostu, tutaj... Proszę Państwa, no po prostu... Proszę to nawet tego nie komentować, bo to jest nie warte w ogóle komentowania. Nie wiem, skąd panu to przychodzi do głowy. Znaczy nie, no pan tutaj pan ma, nas prowokuje? Nie, pan ma tutaj taką dość wyraźną tendencję krytyczną, powiedzmy, wobec Ukrainy, a z głęboką sympatią wobec Rosji, więc no oczywiście każdy ma prawo tak myśleć, ale skłonny byłbym tutaj no nie wchodzić w polemikę, bo to trochę bez sensu. Pan Aleks Kosmoski zadaje pytanie, czy wygrywa ten, co ma najwięcej głowic. Tak. Tak, dlatego mocarstwami atomowymi pierwszej kategorii są Rosja i Stany Zjednoczone, mimo że Rosja jest krajem biednym i marginalnym gospodarczo, ale te głowice dają Rosjanom kluczowy argument polityczny. Dlatego Chińczycy nie chcą użycia broni atomowej przez Rosję, bo to by oznaczało, że ich niewielki stosunkowo arsenał atomowy może być zagrożony przez potencjalne użycie broni atomowej przez Amerykanów, skoro już ktoś wcześniej tego zrobił i tak dalej. To... Proste do czasów napoleońskich to było dziadostwo gospodarcze. No, ja bym się z tym nie zgodził. Prusy miały coraz silniejszą armię, były coraz lepiej zorganizowanym państwem. Były rzeczywiście państwem rolniczym, no ale generalnie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i kawałka Francji Północnej Włoch były same kraje rolnicze, więc to może nie były dziadostwem, ale nie były rzeczywiście krajem supernowoczesnym. Ale jeśli patrzymy na, znaczy były przede wszystkim krajem o liberalnym ustroju w miarę, no jednak co tu by nie mówić. Zawsze ma o tym ten Fryderyk jednak był władcą liberalnym no dobrze, ale w każdym razie, jeśli mówimy o tym gospodarczym, no jednak te pilnował wprowadzenia tych kartofli, prawda, i nowoczesnych upraw rolnych, czyli dbali o to, co mieli, czyli o rolnictwo, tak? O nowe metody gospodarowania, więc nie było tak źle, tak. Pan Mieciu Sobota stwierdził, że Stany Zjednoczone zbudowały swoją tożsamość, a my mamy z tym problem. No właśnie, my Polacy mamy problem z naszą tożsamością. Ja na przykład chciałbym Państwa zapytać, jeśli chodzi o tożsamość Polaków, no to kim my jesteśmy? Co nas tak naprawdę łączy, Polaków? No, jestem ciekaw, czy do końca jeszcze tych kilkunastu minut jakoś ktoś nam coś podpowie. Bo ty jak uważasz, kim my jesteśmy? Pan Marek Nowakowski z Krakowa. Ja myślę, że to jest bardziej, że to jest dłuższa opowieść. Każdy z nas ma, podejrzewam, jak sięgnie 3-4 pokolenia wstecz, to nagle gdzieś się pojawiają Węgry, gdzieś się oczywiście pojawia się Lwów, pojawia się Wilno, pojawia się Odessa. No dobrze, ale w takim razie, ale ja mówię dzisiaj, co nas łączy, co mamy wspólnego. Jaka jest nasza tożsamość? Znaczy myślę, że ta tożsamość niestety coraz bardziej jest w tej chwili rozmywana. No nie, to jest tożsamość zbudowana na języku, na pewnym wspólnym kodzie kulturowym. Kody kulturowe, no tak, dobrze.
Mickiewicz, dziady, prawda, Polska Chrystusem Narodów. Właśnie wykreślamy to wszystko z lektur, więc będzie miejsce spokój, ale... Nie, ja muszę powiedzieć. Ja z przerażeniem, patrzę na... Ale może jest jakiś pomysł na jakąś nową tożsamość. Myślę, że jest to tożsamość zbudowana rzeczywiście na języku, na wspólnocie zamieszkiwania, na pewnych krótkoterminowych mitach. Ten mit coraz bardziej, to są bardziej mity II wojny światowej i tak dalej niż dawniejsza historia. Ja bardzo żałuję, że my nie potrafiliśmy zbudować i zresztą go dekonstruujemy w tej chwili, mitu I Rzeczpospolitej, do którego byśmy się odwoływali. Mitu bardzo mało nacjonalistycznego, ale mitu pierwszej europejskiej demokracji. Ta pierwsza europejska demokracja ma swoje trupy w szafie, rozumiesz, po prostu jest trudno się... Trudno z tym, ale na pewno byli wspaniali ludzie. Ja mówię, prawda, o czasach Jana Kochanowskiego, prawda, czy tego soboru, prawda, soborów krzyżackich, tak, gdzie mieliśmy Włodkowica i tak dalej. No to były wspaniałe czasy polskiej myśli, tak. Ale nie tylko polskiej myśli, ale praktyki politycznej. Król Polski był prezydentem de facto, był wybierany w wyborach powszechnych. Ostatnie dziesięciolecia wtedy już były, kiedy jeszcze ta myśl polityczna jeszcze, wiesz, jakaś była. No, potem już było coraz gorzej niestety. Także, ale właśnie tej legendy Złotego Wieku jakoś nie potrafimy do niej wrócić. Nie potrafimy wrócić do... choćby do tradycji, jak mówimy o Ukrainie, to nie potrafimy wrócić do dobrej tradycji Unii Chadziackiej. Chciałem tylko Państwu przypomnieć, że tak często używane przez nas w różnych politycznych dyskursach sformułowanie wolni z wolnymi, równi z równymi, to jest sformułowanie, które było zapisane właśnie w Unii Chadziackiej, Unii tworzącej trójczłonową Rzeczpospolitą. To się kojarzy z masonami, wiesz, tak mnie... A nie wiem, ale to sformułowanie to pochodzi właśnie z tekstu Unii Chadziackiej. Mamy ogromną ilość tego typu tradycji, a nie tylko żołnierzy wyklętych, ale niewątpliwie kilka narracji, opowieści historycznych są wciąż opowieści łączące nas. To jest wciąż jednak ten bardziej obrzędowy niż faktyczny katolicyzm i tak dalej. Ale oczywiście my się musimy na nowo opowiedzieć. Czym wspaniałym była jednak Unia Lubelska, bo my w ogóle zapominamy, prawda, że oprócz tego, prawda, że to byli połączenie elit i tak dalej, no to że tam była wspólna waluta, rozumiesz, w ogóle, że mamy coś, taki pomysł w ogóle, który tak głęboko szedł. Tutaj się oczywiście rozpadł, no ale ten V, 250 lat, tak? Tak. Zresztą to też sformułowanie, które chyba zostało użyte w pewnym momencie przez papieża Jana Pawła II, z kolei to powiedzenie od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To chyba właśnie jako pierwszy użył w jakimś dyskursie papież. No to przewin na koniec, zobaczymy, czy mamy jeszcze jakieś coś na temat. Tak, bo już rzeczywiście zajmujemy Państwu czas. Unia Chadziacka była utopia, tu mamy. Tak, tutaj pan Waldemar Wolny się objawił, jak zwykle, że irytujemy obaj go. No proszę pana. Pan Waldemar Wolny w takim razie popada w masochizm. Ale... Nie, ale wie pan, ja to uważam, że zawsze w sporze się radzą najfajniejsze rzeczy. Na tym polega też urok, że się można się pospierać dobrze. Ja nawet nie wiem, czy Mieszko znał... No właśnie, nie wydaje mi się, ale wydaje mi się, że raczej nie. Ale spory, znaczy nie burdy, tylko spory, no to jest najwspanialsza rzecz, jaka może być. No. Przekonywanie innych
I to po prostu rozwija obie strony, czy ile ty nawet tak, no strony tutaj, tutaj słusznie zauważono, że te języki rzeczywiście był znakomicie wykształcony, był Mieszko II, skądinąd jeden z gorszych władców Polski, zdaje się. No ale wiesz, z tego co ja pamiętam, to znakomicie był w historii, to znakomicie był wykształcony Jeremi Wiśniowiecki, tak? Znał 8 języków. Nie, Jeremi, tylko Michał Korybut. Przepraszam. Tak, bo znakomicie wykształcony. Chyba jest sportretowany złośliwie przez historię, chyba trochę złośliwie, źle, tak. ale intelektualista w polityce rzadko bywa skuteczny. No, żeby zostać świętym, tutaj bo ciekawe pytanie jest, żeby zostać świętym, trzeba było mieć, jak rozmowa tych szczura, z chomikiem, tak? Tak? Trzeba mieć ten PR i tam po prostu umiejętność do prowadzenia tak, do tego. Mieszko I rzeczywiście nie został świętym, nawet błogosławionym i to jest prawda. Może on się tak, jeśli chodzi o związki z kobietami, niezbyt dobrze zachowywał, co? Może tak było, ale... Nie, no tak, jak ktoś się wtedy zachował dobrze. Ja może cesarz się nie zgadzał, no. Tam Przemek Piskor, powinniśmy być dumni z próby ochrony mniejszości, liberum veto, krytykujemy Rzeczpospolitą za bardzo, nie krytykujemy, wręcz przeciwnie, właśnie mówię, że powinniśmy być dumni. Być może również rzeczywiście rozmawiając o liberum veto, które w jakimś sensie było no, pomysłem nowatorskim, tylko właśnie liberum, właściwie historia liberum veto, proszę Państwa, żeby skończyć, jest dowodem na potęgę polityki. Jest dowodem na potęgę polityki. O pomysł liberum veto był pomysłem absolutnie logicznym. Bo jeżeli mamy na przykład uchwalać podatki, podejmować decyzję o wojnie, musimy ją podjąć zgodnie. I liberum veto wymuszało wewnętrzne negocjacje w Sejmie, dopóki nie doprowadzono do kompromisu. W tym sensie było sensowne, tylko jak mówię, jest dowodem na potęgę polityki, bo w momencie, kiedy znikła szlachecka klasa średnia, w wyniku serii wojen, powstań, klęsk XVII wieku, to w tym momencie liberum veto stało się narzędziem poszczególnych partii. Poszczególnych partii magnackich w kraju skłóconym stało się zarzewiem kompletnej klęski politycznej. Gdyby liberum veto było tak używane jak wcześniej, jak było używane od początku Sejmu obowiązywało. Do XVII wieku działało znakomicie, ale działało właśnie dlatego, że była określona struktura społeczna i określona struktura polityczna. W momencie, gdy się przewraca ta struktura polityczna, należy zmienić oprzyrządowanie, bo to stare oprzyrządowanie po prostu z pozytywnego stało się niszczącym. To jest bardzo ładny dowód. To jest, ale jak w tej chwili rozmawiamy na przykład o jednomyślności w Unii Europejskiej, właśnie, to możemy się odwołać do tradycji liberum veto. Tak. To działało znakomicie. Do pewnego momentu, dopóki zgoda, wspólny dopóki interes. Dopóki Unia była związkiem państw klasy średniej, czyli tak, państw o podobnym poziomie zamożności, podobnych interesach, tak, i tak dalej. W momencie, gdy Unia jest dużo większa, jest rozdzierana również z zewnętrznymi naciskami, to w tym momencie jednomyślność staje się bronią czyją? Rosyjską, tak? Bo nagle blokujące Węgry, krają na rzecz mocarstwa zewnętrznego, prawda? No i proszę Państwa, mamy bardzo ciekawą dyskusję, ale nikt z Państwa nam nie napisał o tej polskiej tożsamości. No mamy
dobrego i co ma nas łączyć to, że wyszczerbił ten szczerbie, co... A pan Władysław Banach nas prosi, żebyśmy, słusznie prosi, żebyśmy skończyli, bo mu się zupa przypaliła. Panie Władysławie, w takim razie... Zaraz skończymy. Kończymy ale, zaraz. Ale tylko chciałem powiedzieć, tam pan Piotr Jasem miał bardzo ciekawą uwagę, że w tej pierwszej Rzeczpospolitej wyłoniły się trzy narody i trzeba je... Trzy? No, co najmniej pisał, cztery, a właściwie nawet pięć. Ukraina, Białoruś, wymienił Litwa. No tak? I Polska, to oprócz tego Polacy i w jakimś sensie Łotysze. No tak, dobrze, a w każdym razie Łotysze to był krótki incydent w tym całym procesie. No nie, bardziej nie, Szwedzi nie, tam nie, byli. I zakon kawałek mieszka. No, ale dobra, bardzo, dobrze, nie, ja wiem, byłeś ambasadorem, ale nie będę się bardzo. Kłócił. Inflanty polskie były do trzeciego rozbioru w Rzeczpospolitej. No tak. Kurlandia była lennem. Ale dopad, bo kiedyś dyskutowałem z kimś, dlaczego nie ma tabliczki, że ściegienny był w dopadzie na uniwersytecie. No, ale Rzeczpospolita tam była 40 lat i była okupantem, więc wiesz, nie dziwię się, tabliczki nie było. Dobrze, ale że należy się szacunek tym narodom i to jest moim zdaniem niezwykle trafna uwaga, bo przez jakiś czas myśmy tych narodów nie obnażali tym szacunkiem. Pan Piotr Jasem ma rację, prawda? Znaczy, tak, no, że one się wyłoniły od nas i my cały czas... No to one się nie wyłoniły od nas, no dobrze, to jest bardziej skomplikowane. Dobrze, słuchaj, używam skrótu myślowego, nie chcę się kłócić, w każdym razie były częścią te obszary i ci ludzie byli częścią Królestwa Polskiego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. No właśnie, nie Królestwa Polskiego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tak, dlatego się poprawiłem. I w procesie historycznym, prawda, no, zaczęły odnajdywać swoją tożsamość. Tak. W czasie niestety pod zaborem rosyjskim. Bardzo, ale tym niemniej należy im się szacunek. I tutaj, no nie pod zaborem rosyjskim, znowu no, Litwini mieli tę tożsamość niewątpliwie już zdefiniowaną w XIV wieku, czy oczywiście bardzo często Marku, no ale inaczej. Polskie, ja nie jesteś historykiem i trudno się z tobą, tak powiem, kłócić, ale jednak z tego co wiem, to te elity litewskie, o których ty mówisz, Litwini, no to one się spolszczyły, one się, tak? Ale one się spolonizowały. Litwa się, one się spolonizowały, zwróć uwagę na zdradę Radziwiłłów, ze świadomością, że one są elitami dwunarodowymi. To, tak. to jest zresztą też coś, co my wnosimy do Unii Europejskiej, ale narodowość ukraińska w istocie rodzi się w początku XVII wieku. W Kozakczyźnie, ale nie tylko w Kozakczyźnie. Za którymi, mimo że kniaziami, za którymi szli Kozacy. Białorusini z kolei, no to był był odłam narodu ruskiego, też Białorusini byli Litwinami tak naprawdę, definiowali się jako Litwini. No to jest zupełnie odrębna historia. Pamiętajmy, że ogromny wkład w budowę Rzeczypospolitej wnieśli Żydzi, których nie wymieniliśmy. Nie wymieniliśmy. Ogromny wkład wnosili Ormianie i muzułmanie polscy, to też zjawisko Tatarów polskich, to jest też zjawisko zupełnie niesłychane. Masz rację, to znaczy zasługi, tak. Masz rację, ale, więc widzisz, w tej naszej chaotycznej dyskusji, niezbyt profesjonalnej z mojej strony, jednak ta tożsamość się wyłania, tak? Bo jeszcze tu ci zwrócę uwagę, bo mówiłeś o tej ukraińskiej tożsamości, no, ona jednak była nie XVII, a XVI wiek. No, kto wygrał bitwę pod Orszą, tak? No, krytyczną bitwę, prawda? No, tak. No krytyczną, bo przecież mieliśmy groźbę rozbioru, zgoda. Rzeczypospolitej. I ta bitwa zdecydowała, że ci,
ci potencjalni ci rozbieracze, tak, zrezygnowali z tego pomysłu, tak? No, byśmy pokazali, kto wygrał. No, tak? No, wygrał prawosławny książę Ostrocki, który założył. No, ale Ostrocki, no, czy on był Ukraińcem, czy Białorusinem? Bardziej Białorusinem. Rusinem był. No tak, no, ale jeżeli ale, już do dzisiejszego. Ale kto ufundował? Bo któryś on albo jego, któryś jego. No dobrze, tylko Akademię w Ostrogu. No dobrze, tylko w takim razie. Tak, czyli tą akademię, która miała prawosławie bronić i zachować, tak? Natomiast ja myślę, kończąc już, bo tak. Już panu się przypali zupełnie ostatecznie, tak. Ja powiem tak, że myślę, że jednym na przykład z elementów tej tożsamości, o której mówiłeś, to jest również coś, co nas definiuje jako Europejczyków, czyli indywidualizm i przywiązanie do pewnej koncepcji wolności osobistej. Coś, z czego są tak. Dumni Anglicy tak. Z Magna Carta. I my właściwie możemy bardzo podobnie tak. O tym opisywać, no, tylko ale dotyczy to narodu szlacheckiego, jeśli można. No dobrze, no, naród szlachecki był właśnie narodem wieloetnicznym, definiującym się tak, jak dzisiaj się definiują elity europejskie. Tak naprawdę, bo dzisiaj członek elit, czyli gość, który powiedzmy wykłada na uniwersytecie, jednym z uniwersytetów Paris ileś tam, czyli na Sorbonie kiedyś, on będzie o sobie mówił, że jest Francuzem i Europejczykiem. Tak jak się mówiło, że tam gente lituanus nazione polonus, gente rutenus nazione polonus. Więc to poczucie indywidualnej definicji tożsamości jest również czymś, co nas łączy. Dobrze, proszę Państwa, serdecznie Państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że to nasza rozmowa by jakoś wniosła coś nowego i że była interesująca. Dziękujemy Państwu. Ja bym wrócił do konkluzji. Pozwól, że jeszcze jedno wejdę Ci w zdanie. Nie będziemy prowadzili w Polsce skutecznej polityki, jeżeli ta polityka nie będzie miała solidnego zaplecza intelektualnego. Nie będzie miała solidnego zaplecza intelektualnego, jeżeli nie będzie miała co najmniej podwójnego finansowania, bo nie tworzy się w dzisiejszych czasach, komputerów, komunikacji i tak dalej, koncepcji politycznych, siedząc w domu i pisząc piórem na biurku. To wymaga dużej pracy i pewnych środków. Czyli jeżeli nie będzie połączenia aktywności państwa w kreowaniu niezależnej myśli politycznej i znacznego wzrostu odpowiedzialności publicznej biznesu, który musi finansować polskie think tanki, żeby nie były finansowane wyłącznie przez zagranicę. Tak. Tyle ja bym do tego jeszcze dodał, proszę państwa, że warunkiem tego sprawnego państwa jest jednak... jesteśmy my obywatele, tak? Nasze, że tak powiem, nasz poziom myślenia i to, jak pilnujemy tego państwa, żeby nam się nie zepsuło, prawda? Jak reagujemy i mamy możliwości wpływania naszą opinią na to, co robią politycy, ogromne, jak nigdy dotąd. Zresztą i temu też służą nasze, mam nadzieję, nasze rozmowy. A przepraszam, chciałbym Państwa zaprosić na piątek na 12. Zaprosiliśmy panią wybitną publicystkę rolną, panią Krystynę Naszkowską. Będziemy rozmawiali o polskim rolnictwie. A za jakiś czas jeszcze z drugą osobą, też o polskim rolnictwie, żeby po prostu sobie przedyskutować pewne sprawy. Pani Naszkowska pisze o polskim rolnictwie od lat, świetnie się orientuje, jeszcze wróci świeżo z konferencji. I dlatego właśnie na piątek, no na 12, bo tak ma czas. Także zapraszam serdecznie. I będzie też nagranie, ale zapraszam do udziału w dyskusji, bo też zrobimy to na żywo. Bardzo dziękujemy serdecznie Państwu. Prosimy, jeśli Państwo nas lubią, to prosimy nas polubić. Jeśli Państwo chcą nas wesprzeć, to proszę nas wesprzeć. Patronite i pozdrawiamy serdecznie. I do zobaczenia za tydzień. A za tydzień mamy generała Smulskiego, tak jest. A za dwa tygodnie... Profesora generała. A za dwa tygodnie... Chcemy zaprosić pana Radziejewskiego i podyskutować jego najnowszej książce. O jego książce, bo książka jest
obaj twierdzimy, to jest interesujące myśli w niej. Niezależnie od tego, co Państwo nam podpowiadają, naprawdę warto rozmawiać o tej książce. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.